Pierwszą rzeczą, jaką trzeba było zrobić, to natychmiast trzeba było do szeryfa zadzwonić, lokalnego, że to nie jest żaden wypadek, bo Amerykanie widzą szybowiec przy drodze, no u nas też się to oczywiście zdarzy, to od razu biorą telefon i mówią, że jest wypadek lotniczy i natychmiast masz 3 helikoptery, karetkę pogotowia i nie wiadomo co jeszcze. A potem ci jeszcze będą chcieli, żeby za to zapłacić. W moim przypadku każdy inny wynik niż wygrana jest traktowany jako porażka. W twoim przypadku z twojej perspektywy, czy z perspektywy ludzi? Z zewnątrz, tak. Ja tego tak nie traktuję, bo na przykład były takie zawody, ale tak się to komentuje, prawda, że Kawa przegrał, nie? Jak nie wygrał, to przegrał. Czyli z tego wynika napis na twojej książce, że drugi to ostatni? Żeby wysłać SMS-a, to musiałem go napisać i wyrzucić telefon na 10 metrów w górę i mieć nadzieję, że zanim spadnie, to wyślę SMS-a. Tak? I wysłał? I wysłał. Także w ten sposób ta łączność się odbywała, no i w takiej... Mogę się zatrzymać? Tak. To rzeczywiście działa? Czyli jak ja kiedyś nie miał zasięgu, to jak wyrzucę ten telefon, to jest szansa, że on przejdzie? Tak. Wow. SMS-a wyślę. Na tej dużej prędkości przy tych nierównościach mnie podbiło, no i zanim ja się z powrotem przykleiłem do tego terenu, to ten szybowiec stracił prędkość i po prostu spadł, nie? Także spadłem na jakieś 10 metrów... na ziemię i koło się złamało w tym szybowcu, a ja sobie złamałem kręgosłup niestety. Nie? No. I nie wiedziałem o tym, bolało trochę, ale jeszcze pomogłem kolegom wynieść szybowiec stamtąd. Sebastian Kawa, dzień dobry. Dzień dobry, jestem szybownikiem. Przede wszystkim uprawiam lotnictwo jako sport i właściwie odkąd pamiętam spędzałem czas na lotniskach. Szybownictwo jako sport, ale też z, nie wiem, czy powiedzieć z genialnymi, czy miażdżącymi wynikami, jeśli chodzi o to, ile razy udało ci się zdobyć Mistrzostwo Świata, ale jak o tym przeczytałem, to tam było też napisane, że szybownik z największą ilością odznaczeń w historii, czyli tak zwany The GOAT, greatest of all time. Ja jestem najbardziej utytułowanym sportowcem Polski. W tej chwili zdobyłem najwięcej medali i jak chodzi o szybownictwo, to od wielu, wielu lat jestem na liście rankingowej pilotów na pierwszym miejscu i od 2002 roku, kiedy wygrałem Mistrzostwa Świata w klasie Grand Prix, w klasie 13,5 metra, to były zawody w Nitrze, no wygrywałem chyba... Większość zawodów z pojedynczymi dosłownie wyjątkami na jakichś zawodach w Rieti, że mi się nie udało zdobyć medalu. W większości są to złote medale. Zdobyłem w sumie 18 złotych medali z Mistrzostw Świata i 37 medali w sumie z najważniejszych imprez z Mistrzostw Świata i z Mistrzostw Europy. No i to jest naprawdę dużo. Ja już mam czasami problem, żeby zapamiętać, jak sam muszę sprawdzić, gdzie, kiedy byłem, to... Wyobraźcie sobie, że przez te 30 lat, jak uprawiam szybownictwo, są to przynajmniej 4 imprezy rocznie, więc tego się naprawdę uzbierało około 150-160 różnych imprez, wydarzeń lotniczych. Z tych mniejszych to w zasadzie wszystkie wygrałem i wygrałem po kolei wszystkie Mistrzostwa Europy i teraz tylko była taka, można powiedzieć, porażka, ale to z kolei wygrał nasz kolega, który z nami latał w teamie, więc to też nie jest duża porażka. I na Mistrzostwach Świata mam kilka medali w innym kolorze, ale w sumie jest tego bardzo dużo. Jak to może... To też tak właściwie jest dziwne, że to nie jest bardziej rozpopularyzowane, że nie mówi się o tym, że masz takie genialne wyniki. Jeśli jesteś najbardziej utytułowanym sportowcem ja myślę, w Polsce... że to jest taki problem, że my tutaj mamy bardzo dużą komercję w telewizji i jeżeli nie ma jakiejś dużej organizacji, która za tym stoi, wyobraźcie sobie, że jeżeli się uprawia w Polsce piłkę, to za tym stoją naprawdę rzesze, tysiące ludzi, którzy opiekują się tymi stadionami, że są działaczami sportowymi, są organizatorami tych klubów sportowych i o nich wszystkich trzeba zadbać, prawda? I oni dostają pieniądze na swoje utrzymanie, na swoją działalność. Natomiast Aeroklub Polski z jednej strony sam nie dba o marketing, to niestety muszę to powiedzieć jasno. Ja musiałbym wszystko sam robić i troszeczkę nie mam na to czasu, bo z zawodu jestem z kolei lekarzem i pracuję w poradni, także no, czas mam zajęty powiedzmy od 8 przynajmniej do 13-15. Dobrze, że nie chodzę na dyżury, ale to i tak już jest spore zajęcie, żeby potem popołudnie tylko zostało na jakieś inne rzeczy, więc no, chcę jeszcze polatać, jeszcze chcę pożyć z rodziną i tego na te wszystkie marketingowe rzeczy zaczyna brakować czasu. Nie? Musiałaby być to naprawdę jakaś organizacja pod tytułem Sebastian Kawa Team, która by się tym zajmowała, żebyśmy byli widoczni. Natomiast no, rzeczywiście szybownictwo, przez to, że to jest taki sport bardzo indywidualny, jeżeli nie jest to akurat jakaś wyprawa, tylko zawody szybowcowe, na które się jedzie, że tak powiem, z rozdzielnika, zorganizowane cykliczne co roku, te same, no to o tym się nie mówi. Natomiast takie wydarzenia bardziej wyczynowe, jak na przykład byłem w Himalajach, no to wtedy się wydawało, że jak się lodówka otworzy, to wyskoczy z niej Sebastian Kawa. Po prostu byliśmy wszędzie. No, także no, ten sport rzeczywiście jest mało doceniany, ale z drugiej strony moim zdaniem jest to źle, bo on jest bardzo ważny. Z jakiego powodu uważasz, że ten sport jest mało doceniany? Bo to nie, jeśli też te szybowce nie są tanie, więc generalnie powinny być pieniądze w tym sporcie. Na pewno są tańsze niż jazda na koniach. Także albo jakieś tam jazdy samochodowe czy coś takiego, bo my mamy szybowiec co prawda drogi, ale on lata potem przez 20-30 lat. No, taka Diana, na której ja najwięcej zdobyłem medali, szybowiec powstał w 2005 roku. I akurat ten egzemplarz prototypowy Bravo Bravo od razu był w tym samym roku na dwóch zawodach. Był na mistrzostwach w Finlandii, gdzie startował na nich Janusz Centka i potem ja pojechałem na tym samym szybowcu na zawody Grand Prix we Francji i wygrałem te zawody, a Janusz był drugi. I on od 2005 roku cały czas jest najlepszym szybowcem w klasie 15-metrowej. Także to nie jest tak, że to są straszne koszty, prawda? Tylko takie, powiedzmy, rozsądne. Natomiast rzeczywiście dla kogoś, kto musi sobie to na początku wszystko sam zapłacić, no to taki kurs przynajmniej kosztuje tyle, co prawo jazdy. No, ludzie robią prawo jazdy raz w roku, a tutaj trzeba by było co sezon wydawać tyle pieniędzy. Więc no, jest to rzeczywiście pewne ograniczenie. Bierze się to też troszeczkę z organizacji tych aeroklubów, z organizacji, z nadzoru, który trzeba spełnić. Większość tych kosztów jest jednak związane z certyfikacjami, z nadzorem. Jak udaje ci się to wszystko pogodzić? Bycie lekarzem, jeżdżenie na zawody, życie w rodzinie? To nie jest... Na szczęście mam taką rodzinę, która mi pomaga. Tak naprawdę, gdyby nie to, że mój ojciec na samym początku mi pomógł, tak naprawdę był dla mnie wzorem od samego startu, bo ja mam mnóstwo takich zdjęć, gdzie jeszcze bez spodenek w ogóle zupełnie dziecko 2-3-letnie pętałem się gdzieś po lotniskach i w ten sposób spędzałem czas przy tacie, który latał na zawodach. Uprawiał akrobację szybowcową, uprawiał akrobację samolotową, był wtedy dobrym pilotem. Natomiast no, przez to, że to były takie czasy, że nie było pieniędzy na to, żeby jeździć gdzieś na zawody międzynarodowe, no to ta jego kariera tak siłą rzeczy musiała troszeczkę osłabnąć. Natomiast ja mam wrażenie, że on się realizował przez to, że pomagał mnie na początku bardzo mocno, żeby wejść w to. I tak naprawdę te zawody pierwsze, które były takim ogromnym sukcesem dla mnie, bo ja wcześniej wygrałem Mistrzostwa Juniorów, wygrałem Mistrzostwa Polski Juniorów, na które pojechałem. A wcześniej byłeś kilkukrotnym mistrzem Polski w żeglarstwie młodzieżowym. W żeglarstwie, tak. No to możemy do tego za chwilę wrócić, ale właśnie przez to, że rodzina mi pomogła w tym momencie i że wyjechaliśmy na te zawody Mistrzostwa Świata w 1997 roku w Alpach Francuskich, nie było chętnych, żeby tam pojechać. Myśmy byli świeżo po otwarciu granic w Europie, można było swobodnie przejeżdżać. Jeszcze nie byliśmy w Unii Europejskiej, tak? Ale już można było po prostu swobodnie te granice przekraczać, czy nie byliśmy w tej Unii Europejskiej, czy nie, ale było to bardzo świeże, myśmy nie mieli doświadczenia, bo te wszystkie wyjazdy na zachód były ogromnie problematyczne dla naszej kadry i myśmy tam nie mieli doświadczenia. Także pojechałem w góry, w Alpy Francuskie na Mistrzostwa Świata jako taki reprezentant rezerwowy i okazało się, że przez to, że tato potrafił mnie tam wysłać rok wcześniej, pojechaliśmy na zawody treningowe, potem byliśmy na wiosnę jeszcze na krótkim treningu. Ja na tych zawodach naprawdę walczyłem o medal. To było tak, że ja wygrałem 4 konkurencje na tych zawodach. Ostatecznie byłem 8, bo jedna konkurencja się skończyła w ten sposób, że Francuzi, którzy mieli problem, gospodarze mieli problem z Niemcami, żeby z nimi wygrać, więc wyznaczyli jedną taką konkurencję, że troszeczkę dalej polecieliśmy do takiego terenu, którego już nikt nie znał oprócz Francuzów. I to się skończyło tak, że ci, którzy tam wlecieli, to najczęściej utknęli w tej odległej dolinie, a Francuzi wiedzieli, którą przełęczą, którędy stamtąd wydostać i szybko ukończyli trasę. Natomiast ja Obleciałem ze stratą 50 minut, byłem bardzo na odległej pozycji wtedy, straciłem wtedy możliwość już walki o miejsce medalowe. Przez to, że wyznaczyli taką trasę i nie wiedziałeś, jak się odnaleźć tam? Nie wiedziałem, jak stamtąd wrócić. To było po prostu jedną dolinę dalej, do takiej Doliny Marien, dalej niż normalnie lataliśmy na treningach czy na wszystkich innych poprzednich zawodach. No myślisz, że to było takie strategiczne posunięcie? Było strategiczne, tak. To było specjalnie zrobione po to, żeby Francuzi mieli przewagę w tym momencie. No potem było to dużą krytyką się to odbiło na nich i teraz jak są zawody gdzieś tam we Francji, to raczej próbuje się je rozgrywać w takim rejonie, który wszyscy znają, nawet ci goście. Natomiast no wtedy to było takie... No, gospodarz sobie, ściany pomagają, więc no, sobie wyznaczyli taką trasę i stamtąd zupełnie nie wiedziałem, jak stamtąd wrócić. No ale gdyby nie to, gdyby nie taka konkurencja, miałem bardzo duże szanse na to, żeby zdobyć wtedy w tych pierwszych mistrzostwach świata, na które pojechałem jako rezerwowy zawodnik, jako junior jeszcze wtedy, mogłem zdobyć medal. No. Ale pomimo wszystko to był ogromny sukces. Ja wygrałem 4 konkurencje, w tym najdłuższą w klasie otwartej, za co był specjalny puchar, Nagroda Kronfelda. I od tamtego czasu tak naprawdę wiadomo było, że trzeba tutaj pilnować, że jest nad czym pracować, że to jest pewna kariera, którą trzeba kontynuować. Jakie wrażenie na tobie to zrobiło? To Francja? Mhm. Bo rozumiem, że nie spodziewałeś się, że będziesz... To były jedne z takich zawodów, na których się dobrze bawiłem. Szczerze powiedziawszy. Dlatego, że od tamtego czasu starty w zawodach dla mnie są ogromnym obciążeniem. My jedziemy na takie zawody z... Właściwie wszyscy tak jadą. No jeżeli ktoś mówi, że jedzie na zawody i tylko dla towarzystwa i po to, żeby powalczyć, że uczestnictwo się liczy, to tak naprawdę najczęściej nie mówi prawdy. No. Ale to dla mnie się skończyło tym, że ja strasznie poważnie do tych zawodów podchodzę i jest to trudne wydarzenie. Na przykład takich zawodów jak teraz w Australii, że w pewnym momencie ja już wiedziałem, że cała ekipa wisi tak naprawdę na mnie, bo koledzy potracili możliwość zdobycia medalu. Jest tam 6 zawodników i tylko ja mam jakieś szanse. To ja naprawdę musiałem powalczyć tak, żeby te zawody wygrać. Nie można było tutaj popełnić żadnego błędu. Jest to strasznie stresująca sytuacja. Także bardzo trudna dla zawodnika, że to wszystko na tobie wisi. Musisz po prostu, się w ogóle kariera załamie, wszystko się skończy, nie będzie potem pieniędzy, nie będzie finansów i to jest takie... Obciążające psychicznie i się trudno wtedy lata. Tak naprawdę jak mam takie zawody, że są to lokalne zawody, gdzie mogę eksperymentować, nie ma żadnego obciążenia, to ja podejrzewam, że ja wtedy latam dużo lepiej niż w takich zawodach. Tutaj muszę się mocno pilnować i ta praca jest nie tylko w powietrzu, ale również na ziemi. Te przygotowania, wszystko musi być perfekcyjne, trzeba zadbać o każdy szczegół, no bo nas może wyeliminować z takiej walki o medale dosłownie cieknący zawór, czy jakiś spalony bezpiecznik w szybowcu, jak prądu nie będzie. To jest wszystko po prostu bardzo losowe i może się to źle skończyć, jak chodzi o wynik. Także jest to trudne i stresujące. Jest trudno się pozbyć tego stresu na takich 2-tygodniowych zawodach, no, zwłaszcza, że ludzie liczą na to i w moim przypadku każdy inny wynik niż wygrana jest traktowany jako porażka. W twoim przypadku z twojej perspektywy, czy z perspektywy ludzi? Z zewnątrz, tak. Ja tego tak nie traktuję, bo na przykład były takie zawody, ale tak się to komentuje, prawda, że Kawa przegrał, nie? Jak nie wygrał, to przegrał. Czyli z tego wynika napis na twojej książce, że drugi to ostatni, nie tak. Z tego, że ty masz taki mindset. To nie jest do końca moje powiedzenie, więc to się tak przyjęło, przykleiło się do mnie, ale rzeczywiście seria sukcesów, no to ludzie to tak odbierają, nie? Że jeżeli ja nie wygrałem, to znaczy, że przegrałem. No, w każdym innym sporcie, jak ktoś by był 8, to by był sukces. A ja jak jestem drugi, to już jestem przegrany. Mhm. Ale nie jest tak, że to z tego właśnie wynikają twoje super wyniki, że jest na tobie taka presja i przez to, że nakładasz na siebie taką presję, to jesteś w stanie wycisnąć z siebie tak dużo, że cały czas regularnie wygrywasz te zawody? To wymaga przygotowania. Znaczy ja próbuję trochę zapomnieć. Nie można cały czas być w takim stresie, nie można cały czas się tym zajmować i jest taki moment, że trzeba tak naprawdę z tego szybowca wysiąść. I są tacy ludzie, którzy bez jakiegoś większego obciążenia potrafią się tym bawić, pracować cały czas i im to sprawia przyjemność. Dla mnie to jest obciążające. Zupełnie inaczej to wygląda, jeżeli to są zawody takie, powiedzmy, o pietruszkę. Wtedy rzeczywiście mogę się bawić pogodą, jestem w stanie wtedy zrobić dużo więcej, ale w momencie, kiedy ja czuję, że to jest dla mnie stresujące zajęcie, no to człowiek ogranicza taką działalność. Jest to trudna sytuacja. I tak naprawdę ta psychologia sportu, umiejętność odcięcia się tego, zrzucenia z siebie tego obciążenia, takiego obowiązku, że tak powiem, wygrania, czy obowiązku za całą kadrę, żeby tego nie odczuwać. Że z jednej strony, no jak to zrobić? No z jednej strony nam bardzo zależy, a z drugiej strony sami sobie musimy wmówić, że nam nie zależy. I wtedy będziemy lepiej latali. No jest to trudne, no nie jak to zrobić. To znaczy, ja się staram po prostu odciąć od tego i tym nie zajmować w momencie, kiedy nie muszę się tym zajmować. I nawet na takich zawodach jest taki moment, że w momencie, kiedy ja już wieczorem zapokrowcuję ten szybowiec, wszystko staram się zrobić jak najszybciej, od razu, po locie, akumulatory zabezpieczyć, być pewnym, że to wszystko już jest zrobione, że nic mi w ogóle głowy nie obciąża i w tym momencie zapomnieć w ogóle o tym całym lataniu. Iść, pobiegać, iść pojeździć na rowerze, popływać, cokolwiek innego zrobić, żeby się po prostu od tego zajęcia odciąć. Tego się nie da robić przez 2 tygodnie non-stop. I robisz to specjalnie, tak szybko właśnie po to, żeby móc... Specjalnie. I niektórzy tego nawet nie rozumieją. Na przykład mamy trenera, który na przykład robi odprawy o godzinie 19. No i potem jeszcze godzinę, 2 godziny musimy się zastanawiać nad tym, co... No już się z tego wyleczył. Na szczęście mieliśmy panią psycholog, która mu wytłumaczyła, że to nie jest dobre. No i to już mamy tak, że sobie szybko po locie potrafimy powiedzieć, czy tam dać w twarz jeden drugiemu, wyrzucić, co tam się stało złego. No, a potem już po prostu jesteśmy zrelaksowani i staramy się po prostu odpocząć. Na czym polegają te zawody? Ja nie do końca wiem, na czym to polega. Wiem, że trzeba... Teraz to jest 100% psychologia. Pytam się o formułę tych zawodów. Bardzo się zmieniły te zawody. Wiesz, na takim poziomie, jak my latamy, większość zawodników jest na porównywalnym poziomie technicznym. Mają te same prawie szybowce. Wiedza jest podobna. Wiedza o meteorologii, przygotowanie naziemne, meteorologiczny serwis, którym dysponujemy, to są podobne rzeczy. Umiejętności, no perfekcyjne sterowanie tym szybowcem, perfekcyjne wykorzystanie kominów. I zostaje po prostu ta psychologia na koniec. I myślę, że to jest tak w każdym sporcie, że dochodzimy do takiego poziomu, że wszyscy są na podobnych technicznych walorach, a potem wygrywają ci, którzy wygrywają po prostu głową. Także to tutaj są takie szachy w powietrzu, taki poker. I zawody nasze się bardzo mocno zmieniły od momentu, kiedy wprowadzono takie urządzenie antykolizyjne FLARM. I od samego początku, kiedy ono się pojawiło, ono wysyła pozycję, żeby się szybowce nie zderzały ze sobą. Ale wcześniej się zderzały? Zawsze się zderzają, nawet pomimo tego urządzenia. To one lecą tak blisko siebie, że się potrafią zderzyć? To jak blisko siebie lecą, to się widzą i wiedzą o sobie. Natomiast jak się zaskoczą, to znaczy, że wylecą z przeciwka, to wtedy jest większe niebezpieczeństwo. Ale wróćmy do tego urządzenia. To jest takie urządzenie, które wysyła pozycję i od razu natychmiast pojawiły się takie systemy, które na ekranie komputera w szybowcu wyświetlały kto, gdzie jest, jak się szybko wznosi, z jaką prędkością leci, czy krąży, czy leci. I to jest taka informacja, to jest tak ogromna pomoc, że w tej chwili zawody się zmieniły z takiego indywidualnego latania. Dawniej to było tak, że my mamy klasyczne zawody rozgrywane w ten sposób, że to jest w zasadzie jazda indywidualna na czas. Czyli można przekroczyć. Ja też się zastanawiam. To jest tylko techniczna rzecz. Przekraczamy linię startu, która jest w powietrzu. Nad tym się właśnie zastanawiałem. Czyli startujecie, domyślam się, że startujecie za holówką. Ale zaczekaj. Dobra. Dokończmy ten wątek. Przecinamy linię startu w dowolnym momencie. Pilot ocenia, w którym jest najlepsza pogoda. I to było wtedy tak, jak myśmy się nie widzieli, bo z odległości 2 kilometrów już nie przeczytasz numerów konkursowych na drugim szybowcu. Nie wiesz, co to leci. Nie? Jak jest określony typ szybowca, to jesteś w stanie po kształcie rozpoznać, czy to jest Ventus, czy to jest Discus, czy to jest Diana, czy to co tam jest. Natomiast dokładnie nie wiadomo, kto to jest. I nie wiadomo, z jaką wartością on się wznosi i tak dalej. I było tak, że ci szybownicy, oni oceniali niebo, lecieli, jak się widzieli nawzajem, to podlatywali pod inne szybowce, bo one im znakowały, czy tam jest komin wznoszący, czy opadają, to było widać, ale tylko z niewielkiej odległości, powiedzmy takie 2 do 5 kilometrów, to jest maksimum. I jak się popatrzyło na trasę, jak oni polecieli, to było naprawdę 50 różnych wariantów. A w tej chwili jest tak, że ponieważ te szybowce widać na ekranie u siebie w komputerze, i to jest tak korzystne lecieć za kimś, bo on tak naprawdę wpada na takie pole minowe. Tu opada, tam się podnosi. I ci, którzy lecą z tyłu, to dokładnie widzą, że tędy nie należy polecieć, tylko trzeba tutaj, tędy, gdzie się wznosił. I oni są w stanie poprawić, skorygować tą ścieżkę na tyle, że momentalnie doganiają tego, który poszedł wcześniej na trasę. I teraz te zawody się właśnie na takim płaskim terenie, zwłaszcza jak w Australii, czy gdzieś tutaj u nas w Wielkopolsce, to polega na tym, żeby wyczekać na starcie tak długo, aż się praktycznie nie da tej trasy ukończyć. I wtedy ktoś, kto chce za nami polecieć, jest w takiej sytuacji, że jak on jeszcze trochę poczeka i będzie chciał nas dogonić, to jest zagrożony tym, że w ogóle nie ukończy trasy. I tak się to skończyło, to właśnie to igranie z tym flarmem. Bo to ci, którzy wprowadzili to urządzenie do użytku i to w takim... Bo ono jest możliwość zaszyfrowania tych danych, ale oni sobie... Na początku to tak była walka o to, żeby to tak było, natomiast później to sobie odpuszczono. No i te zawody się tak zmieniły. No i teraz jest grupa ludzi, którzy przyjeżdża na zawody dla towarzystwa, dlatego żeby uczestniczyć w tych zawodach albo żeby dowalić temu Kawie, tam w jednej konkurencji się udało i ja jestem mistrzem, bo przyleciałem przed Kawą. No ale to jest na tej zasadzie, że on sobie 5 minut odczeka na starcie, widzi na komputerze, którym ja poleciałem, dokładnie sobie poleci tą samą ścieżką, dogoni nas, bo... Ja wlatując w jakieś miejsce, gdzie się komin powietrzny unosi ku górze, wznosimy się, muszę stracić trochę czasu, żeby znaleźć dokładnie środek tego komina. A on przylatuje dokładnie pode mnie, już ma wszystko, że tak powiem, gotowe, nie traci czasu i to jest dużo szybciej, nie? Więc no, w ten sposób się ogrywa tych mistrzów. I jest grupa parunastu zawodników, którzy są bardzo wkurzeni na to, na zawodach i jest grupa 50, którzy są z tego bardzo zadowoleni. No i taka demokracja, że tak to działa. No więc, natomiast wróćmy do zawodów samych szybowcowych. W bardzo dużym skrócie szybowiec cały czas opada. Opada, ale przez to, że on jest bardzo dobrze zrobiony aerodynamicznie, opada z małą prędkością. Około pół metra na sekundę taki nowoczesny szybowiec. A drugą zaletą, cechą, która pozwala mu pokonywać te wszystkie trasy, jest to, że leci do przodu pod bardzo małym kątem. To znaczy, jeżeli on opada i leci do przodu, to jest pewien kąt szybowania w dół. Mhm. I taki samolot czy paralotnia to jest powiedzmy 1 do 10, 1 do 15. Jak jest bardzo dobry aerodynamicznie samolocik, to on potrafi może szybowiec z doskonałością 1 do 20, czyli z 1 km przeleci 20. No szybowce latają 1 do 50, nawet najlepsze 1 do 80, nie? Czyli z kilometra. Czyli albo inaczej, jakbyśmy z 2000 z Tatr wypuścili ten szybowiec, to on tam podleci pod Kielce. Mhm. Bez zatrzymania, po prostu tak lotem szybującym. I teraz przez to, że ten szybowiec tak powoli opada, w naszym klimacie bardzo łatwo znaleźć prądy powietrzne, które mają na przykład 2 metry na sekundę, się wznosi powietrze do góry. Bo oczywiście w poziomie to wiatr potrafi wiać i 30 metrów na sekundę i więcej. 120 km na godzinę zdarza się taki silny wiatr. Ale w pionie te ruchy są dużo mniejsze. I te 2 metry na sekundę, 3 metry w bardzo dobrej pogodzie, to tak naprawdę zależy jak wysoko ta pogoda sięga, bo one się wtedy szybciej, dłużej rozpędzają te kominy. Ten komin to jest taki bąbel ciepłego powietrza, który się odrywa i on... Tak, to jest to zjawisko termiki, której my najczęściej używamy. I teraz wlatując takim szybowcem, który opada pół metra albo w krążeniu, niech będzie to już 0,7 albo do metra na sekundę w ciasnym krążeniu, to w tych 2 metrach w sumie 1 metr na sekundę jesteśmy się w stanie wznosić. Jak są to silne kominy, no to będzie to czasami 3, 4, 5 metrów na sekundę przy dobrej pogodzie. I potem uzyskaną wysokość rozmieniamy na przelecianą odległość. I teraz im szybciej się jesteśmy w stanie wznieść, im szybsze te kominy wybierzemy po drodze, to jest właśnie rola pilota, żeby z jednej strony znaleźć takie, które są najmocniejsze, a z drugiej strony omijać, czy wybierać taką ścieżkę, że lecąc na wprost, też przelatujemy w większości przez powietrze, które się unosi. Nie? Bo to nie jest tak, że tu jest komin, tam jest komin. On się tak naprawdę całe... kotłuje, miesza i można wybrać taki ślad, zwłaszcza jak leci dużo szybowców naraz, to widać, że ten się uniósł troszeczkę do góry, ten się uniósł, no to ja mogę sobie tak powybierać tą ścieżkę, że właśnie to jest ta korzyść latania za innymi. Nie? A co jak się leci pierwszy? A jak się leci pierwszym, no to się niestety ma problem. No, ale są tacy, którzy potrafią latać bardzo skutecznie i na bezchmurnej pogodzie. I teraz to jest w skrócie... Wygrywa konkurencję ten, który taką trasę najszybciej przeleciał, ale to się sprowadza do tego, że on po drodze najskuteczniej wyszukiwał najmocniejsze noszenia, potrafił podjąć ryzyko, na przykład jak było słabe noszenie, że je zostawił, poleciał dalej, stracił wysokość, był na mniejszej wysokości, ale złapał silniejszy komin. Bo jeśli nie znajdzie tego wznoszenia, to nie doleci po prostu, on musi znaleźć. Ląduje. Mhm. Jeżeli na przykład wzniósł się tutaj, ma zlecieć tam, no to niestety po drodze się spotka z ziemią i... Czyli to polega na odwiedza takim... pole buraczków. Albo jakieś ściernisko piękne. Więc szybowce są tak zbudowane, żeby mogły wylądować. Dobra, jak się w takim razie, jak się leci jako pierwszy pilot, jak się wybiera, skąd wiedzieć, gdzie lecieć, żeby znaleźć te wznoszenia, najlepsze wznoszenia? Bo tego nie widać przecież. Jak są kumulusy, czyli takie chmurki, które znakują termikę, to znaczy na szczycie tego unoszącego się ciepłego bąbla, to powiedzmy w umownie jest bąbel, ale potem w ciągu dnia to się organizuje w takie strumienie albo wręcz konwergencje, linie, które są w jakimś tam śladzie i to całe powietrze w tym pasie się wznosi. Szlaki kumulusowe. Mhm. To one są najczęściej zaznaczone kumulusowymi chmurami. Mówimy o czymś takim? O czymś takim, tak. Na szczycie takiego prądu wznoszącego to jest bardzo duży schemat, bo bardzo często się też rysuje, że to jest pojedynczy bąbel. To nie jest prawda. To nie jest bąbel, tak jak my kiedyś tłumaczyli. To nie jest bąbel. Rano to mogą być bąble, ale w ciągu dnia to się wszystko organizuje w takie wręcz strumienie ciepłego powietrza unoszącego się. My to nazywamy kominami termicznymi. Taka forma trąby powietrznej jakby. Strumień, on jest taki może troszeczkę pofalowany, niekształtny, ale jest po prostu jakaś część, że on zbiera powietrze z całego terenu. Ten teren jest nagrzany przez słońce. Powietrze na całej dużej powierzchni jest cieplejsze i jest jakieś miejsce, które jest powiedzmy troszeczkę wyższe. Albo jest trochę lasu, który daje jeszcze dodatkowo wilgoć do tego powietrza. Wilgoć też jest lżejsza od suchego powietrza. Mhm. Więc efekt jest taki, że to się wszystko w pewnym momencie do takich lepszych miejsc zbiera i w tych miejscach ukierunkowują się te strumienie ciepłego powietrza ku górze. Może to być zbocze górskie. Na przykład my w górach mamy ułatwioną sytuację, bo podlatujemy nad szczyt i ten komin jest nad szczytem. Nie? Tylko jest kwestia poznania tych gór, żeby wiedzieć, nad którym szczytem są najlepsze. Także... rozpoznajmy chmury. I szybownik, patrząc na taki kumulus w ciągu dnia, jedno zdjęcie mówi mu naprawdę 1000 słów, 1000 opisów. Jakiś ktoś będzie robił prognozę meteorologiczną, będzie to tłumaczył przez 15-20 minut. A jeżeli my zobaczymy jedno zdjęcie chmury, która jest w danym dniu, to my z tego jednego zdjęcia odczytamy dużo więcej niż to, co było powiedziane przez bardzo długi czas. Mhm. No taki przykład. Ja od dłuższego czasu wybieram się, chcę zaatakować Pakistan, żeby polatać nad lodowcem Baltoro, tam gdzieś się znaleźć nad K2, Gasherbrumem czy Broadpeakiem. I mamy takie ujęcia, zdjęcia, że tam Himalaje czy ktoś nam sprzedał i po prostu to jedno zdjęcie mówi nam tyle, że tam są warunki do tego, żeby tam polecieć. Także to są chmury, które są na odpowiedniej wysokości, mają odpowiedni kolor, odpowiedni kształt podstawy chmury. Ona jest równiejsza albo mniej równa. Grubość tej chmury też nam bardzo dużo mówi. Mówi nam na temat kierunków wiatrów na różnych wysokościach, siły tych wiatrów, uskoku wiatru, czy ten wiatr przyrasta, czy słabnie z wysokością. Aż tyle można wyczytać. To jest naprawdę tyle informacji z jednej chmury, że to jest niesamowite. I my jeszcze jesteśmy w stanie powiedzieć, na której krawędzi ta chmura będzie nosić. Nie? Znaczy ona nie jest całym kwadracikiem takim jak z Minecrafta, że cała chmurka nosi, tylko jest ten fragment, tutaj jest bardziej skłębiony, tu jest ciemniejszy, tu jest równiejszy, tu jest wyższy, tu jest niższy. To wszystko mówi temu szybownikowi, że on leci i bach, wpada na 100% w ten punkt, gdzie jest 4 metry na sekundę, a inny będzie leciał gdzieś tam pod chmurą, będzie się zatrzymywał na przykład w 2 metrach na sekundę, zrobi jedno kółko, 30 sekund stracił, zrobi drugie kółko, poszuka, zanim trafi na to miejsce, które jest odpowiednie, no, straci 2 minuty. Czyli w tym wypadku to jest umiejętność czytania chmur? Kto najlepiej czyta chmury, wygrywa? Tak, no niestety takie zawody na płaskim terenie często są rozgrywane na bezchmurnym. Ja już w ogóle miałem czasami takie... To jak wtedy znaleźć te kominy? A wtedy się leci na ślepo. No niestety. Wychodzimy z założenia, że jest pewna regularność tych kominów. Jeżeli mamy wyższe zasięgi noszeń, powiedzmy 3000 metrów, tak jak w Australii, no to naprawdę jesteśmy w stanie polecić nawet 1 do 50, czyli ponad 100 kilometrów przelecimy, zanim musimy na 100% trafić w jakiś kolejny komin termiczny. Jeżeli lecimy z dużą prędkością, powiedzmy jak my latem szybowcem 200, no to już ten kąt jest 1 do 30. Mhm. Czyli około 60 kilometrów mogę sobie pozwolić, żeby przeskoczyć. Jeszcze mi zostaje 1/3 zasięgu noszeń, czyli zostanie mi jeszcze 1000 metrów nad ziemią. I to jest taka bezpieczna wysokość, że już ten komin muszę znaleźć. Ale przelatując 60 kilometrów jest duża szansa, że nawet jak to jest chaotycznie porozrzucane, że gdzieś tam po drodze trafię. Po prostu. Mhm. I jeżeli leci grupa, to ona ma dużo większą siłę wtedy, nie? Prawda? Oni mają większą penetrację. Można sobie obserwować, kogo najczęściej. Jeżeli jest inteligentna grupa i oni pracują nad tym, żeby lecieć szybko, To się może nawet zdarzyć, że ja współpracuję ze swoim przeciwnikiem. Bo ja dzisiaj z nim polecę wspólnie, osiągniemy remis, ale wspólnie osiągniemy lepszy rezultat. Inni zawodnicy stracą do nas, a w następnym dniu ja pokonam jego. Nie? Także to jest dziwny sport, naprawdę. To jest, wynik się liczy indywidualnie, a współpraca w powietrzu jest bardzo korzystna. Właśnie to było ciekawe, jak słuchałem w jednym z wywiadów z tobą, że pracujecie w teamach i że czasami masz jakiegoś partnera, z którym lecisz, że tego nie rozumiałem. To o to chodzi właśnie, że jest partner, z którym można sobie obserwować, gdzie jest komin, gdzie będzie lepsze wyznaczanie? Tak. Bardzo duża jest rola dobrej komunikacji. To, że my rozmawiamy, to nie znaczy, że my się dobrze komunikujemy. To są dosłownie takie szczegóły, że no, pewne obowiązki są wręcz. Ja muszę odpowiedzieć za każdym razem. Jak on się mnie coś pyta, to ja muszę mu odpowiedzieć, że on usłyszał, że ten przekaz został zrozumiany, doszedł i że ja zadziałam tak, jak on chce na przykład. Nie? To jest dosyć trudna rzecz, a druga sprawa to jest taka, że no my jednak walczymy o indywidualny wynik, a musimy współpracować. No i to jest trudne psychologicznie. No teraz byłem na zawodach z Łukaszem Grabowskim w tej Australii. Jemu się nie poszczęściło w jednej konkurencji, która... Od samego początku mieliśmy jakiegoś strasznego pecha, nie mogliśmy się wznieść przed startem. Koledzy, startowaliśmy... O, może wróćmy do tego, jak to wygląda na zawodach, tak? Że to jest tak, że te szybowce są ustawione powiedzmy o godzinie 9 rano, gotowe do startu, zatankowane, zabalastowane z bateriami, z zaprogramowaną trasą. One sobie stają na starcie w takiej, my to nazywamy grid, czyli siatka. Mhm. Jest losowane na początku zawodów, kto w której linii stoi, a potem się te linie regularnie przesuwają, żeby każdy miał szansę w czasie zawodów być z przodu i z tyłu. No i akurat wtedy nam się trafiło, że byliśmy na samym końcu tego gridu i to oznaczało, że startowaliśmy godzinę po wszystkich. I ci, którzy polecieli wcześniej, mieli możliwość przy słabej pogodzie odlecieć od startu. Mogę cię jeszcze tutaj zatrzymać. Mówisz, że byliście zatankowani, czyli wy macie śmigła, czy startujecie za holówką, czy jak się startuje? Holują nas. Holują was. Mhm. Czyli zatankowany to znaczy, że holówka jest zatankowana. Nie, balast wodny. Balast wodny. Za dużo takich technicznych szczegółów tu jest. Wrócimy do tego. Mhm. I teraz ci zawodnicy, którzy wystartowali prawie godzinę przed nami, znaczy się byli wyholowani i czekali na otwarcie linii startu w powietrzu, mogli polecieć sobie jakieś 10 km dalej, gdzie pojawiła się chmurka, pod tą chmurką nabrali dużo wysokości, wrócili na start i polecieli na trasę. Mhm. Natomiast myśmy byli godzinę później wyholowani i w momencie, jak już była otwarta linia startu, praktycznie dolecieliśmy do niej, bo jeszcze do niej trzeba było się doczłapać na mojej wysokości. I zanim się wykręciliśmy, tak kolokwialnie mówiąc, nabraliśmy wysokość, to tam ci już dawno byli daleko na trasie, więc polecieliśmy na tą trasę bardzo późno i ja to w ogóle wystartowałem z jakiejś wysokości takiej nieoptymalnej, w ogóle nie uzyskałem wysokości, Łukasz był wyżej nade mną. I jeszcze mi się zdarzyło tak, że się spóźniłem na taką deklarację startu, bo przez to, żeśmy tak odwlekali, o 1 sekundę się spóźniłem na tej linii startu i od razu mi to komputer zasygnalizował i ja wiedziałem, że ja jestem od razu w plecy 50 punktów na tym starcie. No i w zasadzie mnie to tak wyluzowało w tym momencie, że już nie mam nic do stracenia. Poleciałem troszeczkę bardziej agresywnie, uciekłem Łukaszowi, pomimo, że byłem niżej. I trafiłem rewelacyjny komin. Było 6, nawet 6 metrów na sekundę i to mnie dosłownie wykatapultowało do podstawy chmur gdzieś na 4000 metrów. To była pierwsza taka dobra chmura. Łukasz przyleciał trochę później i nie załapał się na ten komin. I to spowodowało, że potem ja już im uciekałem, dogoniłem tą czołówkę, która poleciała dużo wcześniej. Skończyłem z nimi wyścig. Nie wygrałem tej konkurencji, ale dobrze poleciałem i nasi najwięksi rywale z poprzednich konkurencji po prostu zostali jeszcze bardziej z tyłu, a Łukasz stracił w tym dniu możliwość rywalizowania o medal. To była 4. konkurencja w tych zawodach, więc... I skończyło się to tak, że potem współpracowaliśmy trochę, ale trzeba powiedzieć, że na te zawody w Australii myśmy polecieli po takiej przerwie, że przez 2 lata z powodu COVID-u, odwołanych zawodów, z powodu wojny w Ukrainie i tak dalej, takich naprawdę kłopotów z tym naszym lataniem, myśmy nie byli zgrani, zupełnie nie współpracowaliśmy tak jak dawniej. Łukasz też przyjął taką trochę inną taktykę, że bardziej decydował za mnie, gdzie lecimy i w pewnym momencie się po prostu pokłóciliśmy i przestaliśmy latać razem. Na szczęście potem był jeden dzień przerwy, troszeczkę nam emocje opadły, no i dokończyliśmy te zawody tak, że w następnej konkurencji, w której polecieliśmy, Łukasz wygrał. startując za mną. Właśnie ja poleciałem w odpowiednim momencie, on poleciał za mną, dogonił mnie, wygrał konkurencję, troszeczkę się przesunął do przodu, no ale zaczęliśmy już, zaczęło to działać tak jak dawniej, nie? I skończyło się tak, że bardzo ładnie dokończyliśmy te zawody. Także, natomiast no gdyby nie to, gdybyśmy obaj mieli szanse medalowe, to ja nie wiem, jakby to psychologicznie wyszło na koniec. Nie? Ktoś by musiał tutaj zadecydować. Też nie mamy takiego charyzmatycznego kierownika zawodów, który by powiedział, słuchajcie, ten zawodnik ma szansę, lecimy na niego, sorry, wy musicie poświęcić swoje wyniki, macie tutaj jemu pomóc, żeby on wygrał konkurencję. To się stało na Mistrzostwach Europy w Lesznie, ale to tak naprawdę myśmy to sami jako zawodnicy zadecydowali, że będziemy pomagać z kolei drugiemu Łukaszowi Wójcikowi, który tam wygrał te zawody. Natomiast ja mu w tej ostatniej konkurencji pomogłem, a sam straciłem medal o 5 punktów. Na, powiedzmy, to jest 1/1000 wyniku, więc to było bardzo niewiele. Siemanko. Jeśli słuchając mojego podcastu przeszło Ci przez myśl, że fajnie gdyby moi słuchacze poznali i polubili Twoją markę, a tym samym pomógłbyś mi lepiej rozwijać ten projekt, to śmiało odzywaj się na maila dropuje@gmail.com. Adres mailowy znajdziesz też w opisie tego podcastu. Teraz ważne info. Do mojego podcastu nie zapraszam ludzi na rozmowy, za które zostało wcześniej zapłacone. Jeszcze wracając do Twojej marki. Ja na co dzień używam wielu produktów i chętnie polecę moim słuchaczom coś, co jest porządne i sprawdzone. Bo czemu nie? Dobra, to tyle. Wracamy do rozmowy. Na czym polega ta cała psychologiczna gra w górze? Jak już wszyscy mają bardzo podobne szybowce, wszyscy mają bardzo podobne umiejętności czytania chmur, to gdzie jest ta psychologia? Jak wygląda ta rywalizacja pomiędzy zawodnikami? To znaczy zawody takie... To, co robi pilot w szybowcu, to jest podejmowanie bardzo szybko decyzji. My mamy naprawdę sekundy. Przelatując przez jakiś komin termiczny musimy się zdecydować w ciągu... Przelatujemy tam z prędkością 200 km na godzinę, więc jakieś nawet 60 metrów na sekundę. I taki komin, powiedzmy, ma 150-300 metrów średnicy. Zanim przyrządy nam coś pokażą, to się robią naprawdę sekundy. I ja muszę w tym momencie zadecydować, czy zostać w tym noszeniu, czy polecieć w prawo, czy polecieć w lewo. I tak naprawdę taka gotowość psychologiczna do działania to się odbywa wcześniej, a my musimy być odpowiednio gotowi, przygotowani do tego. To tak jakbyś pytał skoczka narciarskiego, czy on o czymś myśli, jak się odbija z progu. No nie, on tylko, że on leci bardzo krótko. On niczym nie myśli w tym momencie, nie? On tylko że to jest jedna jego decyzja, jeden mechanizm, jeden automatyzm, natomiast my takich decyzji w czasie konkurencji musimy podjąć, powiedzmy, z 30. Nie? I są takie momenty, że ta decyzja decyduje o tym, jaki jest wynik. I tak naprawdę ta psychologia to jest linia startu, żeby wyczekać innych, poczekać, oceniać tą pogodę, myśleć cały czas, czy to się nam w ogóle jeszcze opłaca, czy nie. To jest ten moment, kiedy my wyczekujemy. Druga sprawa to jest, jak lecimy z grupą, czy jesteśmy w stanie wytrzymać presję, czy polecieć z tą grupą, czy polecieć przed nimi, czy zaryzykować samotny lot. Wytrzymać presję to znaczy? No, na przykład to jest taka sytuacja, że ja nie wiem, co będzie się dalej działo i ktoś mnie dogonił, nie? I też chciałbym na przykład uciec tym konkurentom, ale wiem, że jestem troszeczkę na straconej pozycji i to też doświadczenie potem procentuje, ale no, trzeba podjąć jakąś decyzję, co z tym zrobić, nie, że oni nas dogonili i trzeba ich w każdym momencie ograć. Nam się udawały takie rzeczy na tych zawodach. To była taka konkurencja przykładowa, druga, gdzie organizator popełnił błąd na początku, wyznaczając takie techniczne okienko startowe na 5 minut. A 5 minut to polegało na tym, że zawodnik musiał w kokpicie zadeklarować, że będzie startował za 5 minut. Miało to wyeliminować właśnie częściowo takie wożenie się za innymi, ale te 5 minut to było za mało. 5 minut jest dokładnie tyle, ile ja bym chciał zaczekać na starcie, że inni sobie polecieli. Czyli ustalając ten okres na 5 minut, to taki zawodnik miał bardzo łatwą sytuację, po prostu widząc odchodzących kolegów, naciskał w tym momencie deklarację i 5 minut później miał otwarte okienko, że mógł sobie wystartować przeciąć linię startu. No i taki za krótki ten event marker, jak my to nazywamy, na początku zawodów był ustalony. I taki Niderlandyn z Holandii, zawodnik Erik Borgman nas w ten sposób ogrywał na początku. No i w końcu była taka konkurencja następna, że myśmy postanowili zaczekać ile się da po prostu. No nie wyczekaliśmy do końca, no on jednak... nie wiem jak to nazwać, wyczekał jeszcze dłużej i poleciał za nami na tym starcie, ale się koledzy przeliczyli. Natychmiast nas dogonili. Po jakichś tam 30-40 kilometrach byli, pomimo że startowali później, już byli na naszej wysokości razem z nami w kominie i polecieli sobie z taką grupą zawodników do przodu. I teraz ta sytuacja wyglądała w ten sposób, że myśmy wlecieli, oni może tego nie zauważyli na prognozie pogody, może w ogóle na to nie zwracali uwagi. Polecieli troszeczkę bardziej na południe, a my zostając za nimi troszeczkę skorygowaliśmy po pierwsze trasę, że polecieliśmy lepszym powietrzem, w którym nie traciliśmy tak dużo wysokości, już się nam zrobiła jakaś przewaga. A druga sprawa... W takiej konkurencji, że nie mamy dokładnie wyznaczonego punktu zwrotnego, tylko jest obszar, w którym się zawraca i można polecieć troszeczkę dalej albo troszeczkę bliżej, to ci zawodnicy, którzy chcą śledzić konkurentów, mają, że tak powiem, jeszcze więcej możliwości latania za kimś, bo załóżmy, że ja bym poleciał jako pierwszy i zawróciłbym w tym miejscu, to ten, który leciał za mną, poleci kilometr dalej i znowu jest za mną. Znowu mnie może śledzić, więc a tutaj się ta sytuacja odwróciła, oni polecieli do przodu i myśmy w tym momencie postanowili nie lecieć za nimi, bo widzieliśmy, że tam jest troszeczkę gorsza pogoda, tylko wykręciliśmy się, wznieśliśmy w odpowiednim kominie termicznym i polecieliśmy już na następny bok trasy. I oni nas nie dogonili. Po prostu w tym momencie stracili. To było bardzo ryzykowne, bo gdyby się tak złożyło, że oni by jednak tam trafili w coś fajnego, to mogli nas bardzo łatwo dogonić. Da się ale tak naprawdę, tu jeżeli mówimy o tej psychologii, to największym problemem jest to, żeby być w takiej gotowości do działania wypoczętym przed konkurencją. Żeby sobie na tych zawodach tak potrafić poradzić, żeby... Jest taki pewien stan, że człowiek entuzjastycznie do jakiegoś działania podchodzi, jest gotowy, chce mu się i to jest właśnie to, co jest potrzebne. Nie? Żeby te wszystkie problemy nie przytłaczały, nie powodowały takiej blokady, że człowiek jest tak zestresowany, że unika wręcz jakiegokolwiek działania, ogranicza swoje działanie do minimum. Wręcz na zawodach można zobaczyć, że piloci polegują. Nie? Oni... Próbują zamknąć oczy i leżeć gdzieś z boku, żeby po prostu być jak najbardziej wypoczętym do tej konkurencji. Nie? To jest też taki sposób przygotowania się, bo jak na przykład już mam kartkę z zadaniem, już znam prognozę pogody, to zamykając oczy i siedząc w jakimś tam cichym miejscu, ja jestem w stanie prześledzić sobie, przeanalizować dokładnie całą trasę, co się będzie działo, także nawet potem na trasie ja się nie zastanawiam, w którą stronę ja skręcę w jakimś tam miejscu. Mówisz o takiej wizualizacji. Wizualizacji tego wyścigu, tak? Mhm. Ale to jest co innego. To jest takie przygotowanie się, że... żeby sobie to przeanalizować, natomiast tutaj jest po prostu próba takiego odciążenia się psychicznego, żeby zamknąć te oczy, żeby się jeszcze przespać. I to widać na różnych zawodach, tak, że się tak zawodnicy zachowują, że po prostu odpoczywają, żeby być jak największej gotowości. To im nie jest potrzebne, bo oni się wyspali w nocy, tylko że jeszcze dodatkowo próbują w ten sposób się jakoś zdopingować, żeby być w lepszej formie. Ty jakie masz w takim razie triki, żeby siebie zdopingować, żeby być w jak najlepszej formie? Próbuję wysiąść wieczorem z tego szybowca po wyścigu, już po prostu o tym zapomnieć. Codziennie, bo to trwa 14 dni, to jest bardzo długo. 14 dni. Mhm. To musi być strasznie obciążające. A jeszcze jesteśmy tydzień wcześniej na takich zawodach, żeby potrenować, żeby przygotować sprzęt, rozładować z kontenera i to wszystko sami robimy. No więc to jest dużo czasu i w ogóle jesteśmy w jakimś kraju, gdzie wszystko jest drogie i trzeba sobie samochód załatwić, hotel i trzeba sobie jakoś radzić. Wspominałeś, że pracujesz z psychologiem. Na czym polegają wasze treningi, jeśli chodzi o... Znaczy ja nie lubię psychologa. Nie lubisz? Wydaje mi się, że pracowałeś. To znaczy mieliśmy takie zajęcia oczywiście, ale ja tego nie lubię, jak mi ktoś grzebie w głowie. Mhm. Nie zauważyłem. Znaczy ja wolę sobie przeczytać coś sam, poczytać o tych mechanizmach. Oczywiście ta dziewczyna, która z nami pracowała, ona potrafi na coś zwrócić uwagę, tak, że powie jedno słowo, dwa słowa i mówisz, a rzeczywiście, okej, będę tak robił. Mhm. Ale na przykład na mnie nie działają zupełnie takie metody relaksacyjne, że ja sobie głębiej pooddycham albo pooddycham przeponą, czy coś takiego. To na mnie to nie działa. Ja nie potrafię uszukać własnego mózgu. Ja muszę sobie sam, to nie musi być, ja nie mogę po prostu okłamać tego. Ja muszę sobie sam powiedzieć, że rzeczywiście mi na tym nie zależy. I to na ciebie działa. I to wtedy na mnie działa, tak? Jak mi nie zależy, to wtedy mi idzie lepiej. Jak ci nie zależy, to po prostu ściągasz sobie presję. Jak ściągasz sobie presję, to jesteś w stanie lepiej funkcjonować. Tak, bardziej... był przykład takich zawodów Grand Prix we Francji, 2019 rok to był, albo 20, przepraszam, w Saint-Aubin, i tutaj mam takiego kolegę z Niemiec, Mario Kislinga, z którym się ścigam od juniorów. I w większości zawodów z nim wygrałem. I tylko że we Francji my nie jesteśmy na własnym podwórku, bo no tak jak wtedy w 1997 roku, ja pojechałem wtedy w zastępstwie kadry szybowcowej, bo ona nie miała odpowiedniego treningu. Tak naprawdę dalej tak jest, bo my na takich zawodach czy na obozie jesteśmy raz na 7 lat, raz na 6 lat w Saint-Aubin. Natomiast Niemcy sobie jeżdżą regularnie na takie obozy, treningi, czy nawet na swoje własne wakacje w lecie i spędzają tam co roku dosyć dużo czasu, latają, znają te góry jak własną kieszeń, bo to jest wspaniały rejon do latania. Tam jak jest Wielkanoc, to lata około 1000 szybowców naraz, nie, po tych górach. Także z różnych lotnisk startują, powiedzmy po 30, po 40 szybowców jest na każdym lotnisku i one się tam mieszają po całych Alpach. Także tak się zdarzyło na tych zawodach, że ja przyjechałem bez większych nadziei, ale wygrałem konkurencję treningową. I to mnie tak nastawiło do tych zawodów, że o cholera, no to trzeba tutaj troszeczkę powalczyć. Jednak są jakieś szanse, jest jakaś nadzieja, że można ich ograć, tych wszystkich tutaj lokalnych pilotów, łącznie z Mario Kislingiem. No i potem po kolei Mario wygrał 3 pierwsze konkurencje. Po prostu rozpierała go energia, wszystko widać, że jest po prostu na takiej fali, że nie ma szans. No ja mówię, no dobra. Już w tej 3. konkurencji leciałem pierwszy do mety. Mówisz, że rozpierała go energia, czyli widziałeś go gdzieś na starcie, jak się zachowywał i analizowałeś to, w jakim jest humorze i, tak. I to też na ciebie wpływało, tak, jak ty performowałeś. Tak. To tak jest, no. Jak widzisz, że komuś super idzie, no to ciebie od razu to przytłacza, nie? No, na takich zawodach, że masz z nim walczyć. No, widzisz, że on jest w dobrej formie i nie ma jak tutaj z nim w ogóle walczyć, nie? W każdym razie w tej 3. konkurencji ja prowadziłem. Mario troszeczkę się gdzieś tam z arogancji własnej tak naprawdę gdzieś został z tyłu. Zaryzykował za dużo. Znamy takich przykłady takich zawodników, że na przykład w Andach, w Chile są zawody treningowe i pilot wygrywa prawie że każdą konkurencję, potem są Mistrzostwa Świata, Grand Prix i on nawet nie zdobył jednego punktu na tych zawodach. Co się zmieniło? No tylko jego podejście do tych zawodów. Nie za bardzo chciał pokazać. Natomiast tutaj leciałem pierwszy do mety w tej 3. konkurencji, no i Mario gdzieś tam z tyłu szczęśliwie jeszcze trafił dużo mocniejszy komin termiczny, którego błyskawicznie wyniósł na taką wysokość, że z tej przewagi po prostu zrobił dużą prędkość i przed metą mi po prostu przejechał po głowie, no i mówię, no nie, no nie ma szans z tym facetem, jest w takiej formie, ma na taką falę jeszcze takie szczęście, że się po prostu nie da i od tego momentu zacząłem dobrze latać. Zacząłem dużo lepiej latać, podejmować ryzyko, swobodnie podejmować własne decyzje. No to czasami tak jest, że wszyscy lecą tutaj, a może jest inny wariant, polecieć troszeczkę bokiem, tam może nadrobimy kilometrów, ale będzie na przykład dużo mocniejsze noszenie, które szybciej nas uniesie i potem będziemy mogli szybciej lecieć, więc... Ale trzeba mieć ten luz, żeby podjąć tą decyzję. Tak. To nie może być człowiek nie może być zestresowany, żeby sobie tak poeksperymentował. Nie? No ja w momencie, kiedy się pogodziłem z tym, że będę drugi na tych zawodach, no to te zawody wygrałem. No. To jest ciekawe, że ludzka psychika tak działa. Ja miałem kiedyś taką sytuację, jeździłem na rolkach kiedyś i pamiętam, że nagrywaliśmy taki trik do takiego filmu. I ja jeździłem, mój znajomy to nagrywał i... Pamiętam, że po pewnym czasie ten trik był dosyć skomplikowany technicznie, więc nie mogłem go wyjechać. I robiłem go tak z 30-40 razy i pamiętam, że już po pewnym czasie zacząłem sobie myśleć, kurde, temu mojemu znajomemu pewnie się już nie chce nagrywać, pewnie już sam by chciał pojeździć. I tak myślałem, nic mi nie wychodziło i w pewnym momencie ten gościu powiedział, że mu to w ogóle nie przeszkadza, że spokojnie, że zrobimy. I ja pamiętam, w tym momencie schodzi mi całe ciśnienie i zrobiłem to za pierwszym razem perfekcyjnie. No to jest tak, no. Jednak... To, co się dzieje w głowie, ta psychika jest ogromnie ważna. No i to potrafi po prostu zmienić tak za pstryknięciem palca i nagle coś wychodzi. Ja do tej pory to pamiętam, to była taka jedna sytuacja, nigdy wcześniej czegoś takiego nie doświadczyłem. Natomiast ja ci powiem jeszcze jedną rzecz. Na tych zawodach ja zrzuciłem z siebie ten ciężar, natomiast napisałem jakąś tam drobiazg jakiś tam, że właściwie Mario, ty jesteś tak dobry na tych zawodach, że ja nie widzę tutaj możliwości z tobą wygrać, gratuluję ci już wygranej. I to z kolei na niego nałożyło taki ciężar, że w następnej konkurencji popełnił błąd. Lataliśmy, pogorszyła nam się pogoda, nie było już tak regularnie dobrze. I wlatywaliśmy w taką bardzo długą dolinę Barcelonette, do której trzeba było bezpiecznie wysoko wlecieć. A on przed tą doliną poleciał troszeczkę innym wariantem, nie zatrzymał się w noszeniu troszeczkę słabszym, nie zabezpieczył się z tą wysokością, tylko tam próbował, że tak powiem, trochę arogancko, no bo to było widać, że tam będzie gorzej wlecieć, no i nie wyleciał, nie przeleciał tej doliny, tak? Że myśmy sobie górą wlecieli, powolutku sobie wylecieli stamtąd, natomiast ktoś, kto był na małej wysokości, nie miał takiej możliwości. To było pełne pokrycie chmurami, nawet troszeczkę siąpił deszcz, dopiero na samym końcu przy punkcie zwrotnym daleko, gdzieś 30 km dalej było troszeczkę słońca, ale tam były dużo słabsze noszenia i ktoś, kto się wcześniej nie zabezpieczył z tą wysokością, no zaryzykował na małej wysokości, to miał tam ogromny problem. Robisz czasami coś celowo, żeby wprowadzić innych zawodników właśnie w jakiś stan? To jest piękna sprawa. Były takie zawody w klasie 13,5 metra. Klasa 13,5 metra rozpięte skrzydeł. Mhm. Na Węgrzech przed Tymas. I w sumie latając na takim szybowcu GP14 z Krosna, pozdrawiam na Peszkę, dobrze mi szło na tych zawodach. Miałem przewagę nad konkurentami i tak dalej. Latałem miałem za przeciwnika Uliego Schwenka, też niemieckiego pilota, z którym się znamy właśnie od tego 97 roku w tych Alpach. I to jest taki człowiek, że jak on się śmieje, to z drugiego końca lotniska słychać, że on jest. Pewnie specjalnie się tak śmieje. Nie, on taki po prostu jest, taki bardzo uśmiechnięty i no wręcz taki patologiczny śmiech, tak trzeba powiedzieć. No, ale wszystkim to dobrze robi, bo ten śmiech się udziela. Mhm. No, w każdym razie on był na takim szybowcu laczek i w ostatniej konkurencji tych zawodów zagapiłem się i wleciałem w strefę, a to oznaczało, że w tym momencie mój lot się zakończył. To znaczy, to było tak, że ja do końca nie byłem pewien, czy się zakończył, czy nie, bo to tak coś mi tam zaświeciło na komputerze, ja się patrzyłem na inne i zanim się zdążyłem to przeczytać, no i z zewnątrz kabiny przenieść wzrok do środka, to była sytuacja, że myśmy centrowali, szukali komina, więc ja musiałem uważać na inne szybowce, musiałem też się przesuwać w tym krążeniu w lepsze miejsce, no i dotknąłem jakiejś strefy zakazanej, granicy, nie wiem, jakąś tam granicę dotknąłem i prawie byłem na 100% pewien, że nie byłem na 100%, ale prawie na 100% pewien, że w tym momencie moja konkurencja się zakończyła i lecieliśmy dalej, no bo co zrobić, nie? Tego komputer mi nie pokazał. I była bardzo zła pogoda, taka burza, która się przesuwała właśnie w rejonie następnej części trasy. No i cóż, no stwierdziłem, że im więcej zawodników wyląduje w terenie, to tym lepiej dla mnie. Jak nie ukończą tej trasy i poleciałem prosto do tej burzy, to było tak naprawdę na wprost. I wszyscy uznali, że autorytet tutaj pierwszy, no to polecieli w większości za mną, tylko jeden zawodnik się wyłamał. No i wylądowaliśmy wszyscy grzecznie w terenie przygodnym. A tak naprawdę ten, który się wyłamał, poczekał trochę, polatał gdzieś tam z boku w jakichś gorszych kominach termicznych. Ta burza się w tym czasie odsunęła, poprawiły się warunki. Na szczęście dla mnie nie na tyle, żeby on z jakąś dużą prędkością skończył tą trasę, bo u nas ten system punktacji jest dosyć skomplikowany. Punkty, które dostają dalsi zawodnicy, bardzo mocno zależą od wyniku, od prędkości, czy od trasy, jaką pokonał ten pierwszy zawodnik. Nie? Jeżeli on pokonał większą trasę, no to my dostajemy mniej punktów. Nie? Mhm. Jeżeli on miał dużą przewagę prędkości nad nami, no to my dostajemy mniej punktów. Jeżeli mamy porównywalne prędkości, no to dostajemy bliżej. I naprawdę jakimś psim swędem skończyło się to tak dla mnie, że ja wygrałem te zawody o 1 punkt. Czyli nie skończyły się dla ciebie finalnie? No nie skończyło się. Przez to, że wszystkich wciągnąłem w tą burzę, właściwie w teren po burzy, że było wystudzone, zmoczone przez deszcz, nie było kominów termicznych, ten teren nie pracował, jak my to nazywamy. Wszyscy wylądowali. Wiadomo, było praktycznie dość tak skończy, tylko wszyscy liczyli na to, że ten poleci może kilometr, 2 kilometry dalej i to będą takie różnice, a tak naprawdę to nie o to chodziło w tym momencie. Oni o tym nie wiedzieli. Także ja ich po prostu wciągnąłem specjalnie w pułapkę. Mieli do ciebie później pretensje? Nie, wszyscy się śmieli. Miałem z tego ogromny ubaw. A najbardziej zadowolony był właśnie Uli Schwenk, który no, chwalił się tym, że był drugi o 1 punkt. No i to naprawdę był duży sukces dla niego. czego myślisz, że to wynika, że jesteś w to tak dobry i że jesteś w to i wcześniej żeglarstwo? Z czego to wynika, że potrafisz... Ja myślę, że to się bierze właśnie z tego żeglarstwa, że tak naprawdę bycia zawodnikiem nauczyłem się już od młodych lat. Co prawda ominęły mnie na przykład jakieś szkółki narciarskie czy jakieś takie inne rzeczy, bo na żaglówkach zacząłem jak miałem 11 lat i w tym czasie moi koledzy na przykład z Bielska uczestniczyli w jakimś naprawdę poważnym rywalizacji sportowej, narciarskiej, czy skokach, czy zjazdach, slalomach. No wtedy to Polska była dosyć silna w tym. Mhm. Teraz to praktycznie nie istniejemy. Nie? No, jakieś tam pojedyncze osoby, które potrafią sobie to zorganizować i zapłacić i gdzieś tam jeżdżą po świecie i sobie tam trenują. Ale wtedy to było tak, że to na miejscu się odbywało. Nie? Były szkoły, po prostu szkoła mistrzostwa sportowego. Bielskie kluby były sportowe, które trenowały. No mnie to minęło, ale na tych żaglówkach tak naprawdę nauczyłem się bycia zawodnikiem. Nauczyłem się walczyć, nauczyłem się tego, że naprawdę nastawienie do tego, co się robi w czasie zawodów i nieodpuszczanie sobie, walka, rywalizacja, że to daje potem efekt. No i takimi przykładami dla mnie bardzo takimi uczącymi było to, że jesteśmy na żaglówce, jest prawie że sztorm. Nie? My ledwie tą żaglówkę jesteśmy w stanie opanować. No, prawie do nas przewraca cały czas, w żagle łopocą, po prostu ósemka wieje i nie jesteśmy w stanie pływać. No i są sygnały do startu, jest start i nagle, kurczę, ta łódka płynie. Jak to się stało? Przecież te warunki się nie zmieniły. No po prostu daliśmy z siebie więcej. Nie? Mhm. No więc i to było takie uczące i w żaglówkach jest podobna sytuacja, że czasami zawodnik, który jest z tyłu i nie odpuszcza, jest w stanie wygrać te zawody. To nie jest tak, że ktoś, kto uciekł do przodu, już po prostu ma taki nadmiar zasobów, że ma więcej siły, może sobie troszeczkę odpuścić, odpocząć i potem jakby go dogonimy, to my jesteśmy zmęczeni i on nam ucieknie. Nie? To tutaj tak nie gra. To jest czasami sytuacja losowa, ktoś się wpędzi w jakąś pułapkę albo czegoś nie zauważy, popłynie w złą stronę trasy i na przykład dmuchnie i zanim ten szkwał dojdzie do niego, to my już jesteśmy dużo przed nim, więc to się może wszystko zmienić i taka walka do ostatniego momentu, no myślę, że to jest tutaj w tym szybownictwie bardzo, bardzo potem zaprocentowało. Ja pojechałem na swoje pierwsze mistrzostwa Polski juniorów do Leszna po kilku takich sezonach, że nie mogłem się poświęcić na szybowce, bo jeszcze pływałem na żaglówkach i to był taki okres mojej kariery żeglarskiej, że my po prostu jechaliśmy z Krzyszkiem Gałuszką, takim moim załogantem z Bielska, załogą, tak? I myśmy jechali na zawody, żeby je wygrać. To już był taki etap tej kariery. No najpierw się gdzieś tam pływa na końcu, potem się człowiek troszeczkę podciągnie, pływa gdzieś na 20. miejscu, potem zaczyna być w 10. i nagle jest w trójce. I w tej trójce walczy o te 3 pierwsze miejsca. No myśmy na końcu tej kariery byli na takim etapie, żeśmy jechali na zawody, żeby je wygrać. Mhm. Także to było bardzo, bardzo budujące i nam szło. I myślisz, że to jest wszystko zrobione za pomocą tego mindsetu, żeby się nie poddawać i żeby dawać sobie wszystko? Tego się trzeba nauczyć. Bycia zawodnikiem trzeba się nauczyć. No z kolei mamy takie przykłady kolegów, którzy naprawdę mają wszystkie zasoby. Mają i szybowce, i mają sprzęt, i mają wiedzę i tak dalej. I oni sobie na przykład odpuszczają na zawodach. No, pogoda mu się nie podoba. Albo coś tam, albo... Zmęczony, nie wyspał się. Jest, albo coś. No i to już nie działa. Trzeba dawać sobie z siebie po prostu wszystko. To nieważne, w jakim ty jesteś stanie, ty po prostu musisz z siebie wycisnąć wszystko, co się da. Nie? Jaką miałeś najtrudniejszą sytuację, gdzie właśnie nie mogłeś się poddać i musiałeś wycisnąć z siebie wszystko? To cały czas tak jest. My jeździmy na te zawody no, przez to, że mamy taką... Ja na tych zawodach, tak naprawdę cały czas jest coraz gorzej. Ja jestem w tej chwili na takim etapie. No zobacz, jadę na Mistrzostwa Świata do Australii i jadę na mistrzostwa w klasie 15-metrowej i mam 6 wygranych pod rząd na szybowcu Diana w klasie 15-metrowej. I przyjeżdżam teraz do bandy zawodników, którzy po prostu tylko dyszą, żeby za mną latać, nie? No i jak ja mam sobie z tym poradzić? Tylko tutaj... Jeszcze jedziemy w teren, który jest płaski. Nie ma takiej możliwości jak w górach, że gdzieś się tam schowasz, że sobie polecisz po zboczu, bo wiadomo, że to zbocze będzie nosiło. To jest dużo łatwiejsze, nie? Uciekać. Natomiast tutaj no nie da się uciec. No, musisz z nimi walczyć, musisz z nimi lecieć, musisz z tą grupą uczestniczyć w tej takiej masowej pogoni, że tak powiem, sam za sobą. I jeszcze potem na koniec trzeba ich jakoś ograć, żeby... I to się odbywa po jednym wtedy, nie? Że mamy... pięciu pretendentów do tego, żeby wygrać. Najpierw sobie Eryka Borgmana zostawiliśmy w jednej konkurencji, potem sobie zostawiliśmy Ice'a Junkera i na koniec zostawiliśmy sobie Niemców. No, i z tymi Niemcami w ostatniej konkurencji trzeba było jeszcze wygrać. Bardziej pytałem o to, czy są takie sytuacje, gdzie na przykład jesteś przemęczony i albo rzeczywiście nie wyspałeś, albo coś źle zjadłeś i masz jakieś problemy żołądkowe, coś w tym stylu. Są takie momenty, że ja po prostu przychodzę rano na to lotnisko i mówię, oj, żeby się ten dzień już skończył. Ale to wcale nie znaczy, że ja na przykład nie wygram konkurencji w tym dniu. No, ale wtedy musisz dużo więcej sobie dać. Jestem naprawdę strasznie zmęczony wtedy. To jest człowiek jest niewyspany. Mamy takie sytuacje, jak na przykład w Argentynie lataliśmy, pojechaliśmy na teren, na którym nam obiecywano niesamowitej pogody i tak się złożyło, że jest taki prąd El Niño, który w ogóle pomieszał pogodę na południowym kontynencie i lało. Oni w ogóle sami nie wiedzieli, jaka ta pogoda jest. Po prostu i modele matematyczne się myliły. Ten teren wyglądał po prostu jak pejzaż jezior mazurskich, a tam były tylko pola normalne. Tylko to wszystko było tak pozalewane wodą, że ta woda po prostu była w kałużach takich potężnych. I pierwsza konkurencja się skończyła w ten sposób, że ja wylądowałem niecałe 100 km od lotniska. Mieliśmy mało sprzętu, żeby nas pościągać z tego terenu. Jeszcze pomimo, że ja 100 kilometrów akurat, to jest bardzo źle. To jest mało. To się obleci, ale wszyscy wylądowali gdzieś tam. To były niewielkie różnice, w zasadzie początek zawodów. Zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że to jest remis po prostu. Natomiast trzeba było te szybowce przywieźć z powrotem na lotnisko. I to po tym podmokłym terenie w Argentynie wszystkie pola są odgrodzone łańcuchami, płotami. Drogi były pozalewane, gdzieś tam było potężny błotok, przez które nie było można przejechać, więc ani nawigacja nie pomagała, po prostu kluczyli i skończyło się to tak, że ja przyjechałem na lotnisko o 7 rano, kompletnie niewyspany. Piękna noc w terenie, gdzie żeby wysłać SMS-a, to musiałem go napisać i wyrzucić telefon na 10 metrów w górę i mieć nadzieję, że zanim spadnie, to wyślę SMS-a. Tak? I wysłał? I wysłał. Także w ten sposób ta łączność się odbywała. No i w takiej... Mogę się zatrzymać? Tak. To rzeczywiście działa? Czyli jak ja kiedyś nie miał zasięgu, to jak wyrzucę ten telefon, to jest szansa, że on przejdzie? Tak. Wow. SMS-a wyślę. Także to jest... Jak on ma słaby zasięg i tam będzie miał troszeczkę lepszy, to w tym momencie się tam... To są milisekundowe, mikrosekundowe jakieś tam czasy. No, więc to działa. Natomiast piękna noc gdzieś w odległym terenie, zupełnie dzicz, wiesz. I całą noc obserwowałem, tylko przyjechał samochód gdzieś tam po horyzoncie, światełka widać. Pokręcili, zapakowali przyczepę, odjechali. Następny gdzieś tam przyjechał, pozbierali następnego pilota, pojechali, nie? No i ja wróciłem na lotnisko o 7 rano. No i kierownik stwierdził, no co z tego, że jesteście niewyspani, lecimy. No i o 14 już był kolejny start. No a nasz kolega ostatni, który wrócił, Tomek Grubej, właśnie przyjechał tak, że nawet nie rozpakowywał szybowca, tylko przyjechał z tą przyczepą na start i na starcie go zmontował i polecieliśmy na konkurencję. Niezłe zawodnictwo, jestem na najwyższym poziomie, nie spodziewałem się, że to aż tak wygląda. Ale to fajnie, to musi być przyjemne startować z takimi ludźmi, co? Że wszyscy są takimi... hardkorowcami. No. No. Ale z drugiej strony trzeba to zrobić tak, żeby było bezpiecznie. No. O co chodzi z tym wlatywaniem z szybowcami w siebie? To ja nie wiedziałem, że ci ludzie wlatują w siebie z szybowcami na zawodach. No to jest tak jak z ludźmi na chodniku idą, to jest na Tylko, zasadzie... że to są eksperci przecież, oni doskonale wiedzą, co robią. Ludzie na chodniku czasami są zagadani, czasami się zamyślą, to nie są eksperci chodzenia po chodniku. Wiesz, no lecisz z grupą, masz 5 szybowników, na których uważasz, jest dookoła ciebie dużo rzeczy, które się dzieją i musisz na to patrzeć, a sprzeciwko cię ktoś zaskoczy i można się wtedy zdziwić, nie? Także najczęściej się ustawia też trasy tak, żeby ludzie nie już tak z założenia nie lecieli, chociaż to się zawsze może zdarzyć, że ktoś wybierze taką drogę, że będzie ci leciał naprzeciwko, nie? Możemy latać blisko chmur, możemy... A nie ma jakiegoś takiego radaru, który będzie wskazywał, gdzie się znajdują inne szybowce? No tak, ale to są przepisy latania z widzialnością, czyli my tak naprawdę musimy się omijać, widząc się. Nie? Natomiast to, że ci tam ktoś sugeruje, że jest na ekranie, że leci naprzeciwko, no to okej, widzisz. Ale teraz, jeżeli się skupiasz tylko na tym, to masz dużą szansę, że ktoś obok będzie na przykład leciał bez tego urządzenia, bo to nie jest obowiązkowe. Nie? Więc możesz trafić szybowiec, który nawet nie lata w zawodach i przyleci sprzeciwka. Natomiast jeżeli pilot obserwuje, właśnie większym niebezpieczeństwem jest to, jak on patrzy na ekran. Jak on patrzy na ekran, jest zajęty w kokpicie, to tak jakbyś SMS w samochodzie pisał. Nie? możesz nie zauważyć, że coś się dzieje na drodze. Natomiast... Tam jest aż taka ilość skupienia potrzebna, że nie można sobie patrzeć na przyrządy? Jak patrzysz dłużej niż 5 sekund w kokpicie, to już jest za długo. Niesamowite. Ja myślałem, że jak sobie latasz... No ale wyobraź sobie, jedziesz samochodem i 5 sekund się patrzysz tu gdzieś, no, a nie na zewnątrz. No to nie da się. No. Także chyba, że teraz są takie samochody, że same jeżdżą. Albo ci wibruje kierownica, jak zjeżdżasz na pas. Tak jest, no. Także tutaj 5 sekund, 5-6 sekund patrzenia się gdzieś tam, robienia czegoś, sprawdzania na mapie, no to już jest niebezpieczeństwo, że w tym czasie coś się dzieje na zewnątrz takiego, że tego nie zauważysz, nie? Jeżeli coś się dzieje, ja latam na przykład z dronami często, zdarza mi się. Dron jest taki, prawda? Te Mavici czy jakieś tam małe. One fajnie filmują. Jak go widzę, jak go trafię na wprost, jesteśmy w stanie się dogadać z tym operatorem, że... To ci FVP, czy tam jak to się nazywa? Z tymi okulami? Ja nie mam żadnych urządzeń do tego, żeby go widzieć, ale on mi powie, że on jest dokładnie nad tym punktem. I jeżeli on jest w stanie dokładnie ocenić, że jest w pionie, podaje mi wysokość swoją, ja mam swoją wysokość i jestem w stanie w tego drona dosłownie, tak że pod nim przelecę. Już go widzę powiedzmy tam z 50 metrów, może ze 100 metrów i to wystarczy. Nie? Natomiast jak on by był w tym momencie gdzieś obok, no to już go nie zauważę niestety. Nie? Się rozglądam, jak nie jestem pewien, gdzie on jest. I to jest tak, że jest wtedy trudno zobaczyć. Ale jeżeli bym go miał dokładnie określonego, że jest w tym punkcie, no to ja go trafię, nawet takiego malutkiego. Nie? Natomiast szybowcy przemieszczają się, powiedzmy, że ten dron stoi w tym momencie, nie? Czyli ja mam tylko 120 km na godzinę względem niego, ale szybowiec tu leci z przeciwka, to może być względnie 400 na godzinę. Nie? Czyli to jest dużo więcej. To on jest taki mały jak ten dron i kilka sekund później już jesteśmy na sobie. Nabrałeś szacunku do tych pilotów z II wojny światowej, jak zacząłeś tak latać? Tam to musiał być kocioł, co? Ja się na tym wychowałem. Tak naprawdę to były książki, które najchętniej czytałem, Tygrysy? Jak byłem dzieckiem. No, cyrk Skalskiego, właśnie tam Wiatr w podeszwach, Medale na chmurach, potem jak chodzi o szybownictwo. No to były takie książki, bardzo dużo takich anegdotek. No te polskie były tak dosyć lekko napisane, bardziej chodziło o to, co się tam w barze działo czasami, niż o takie realne, psychologiczne podejścia. Myślę, że ci ludzie, którzy to pisali, byli wtedy bardzo młodzi. Natomiast no, parę jest książek takich zagranicznych autorów, którzy też o tym pisali i oni mieli też inne podejście do tego, też takie poważniejsze są te książki. No, ci piloci niemieccy, którzy mają po 300 zestrzeleń, to jest jakaś inna ranga kompletnie. Normalni piloci mają po 20-30 zestrzeleń, a tam gościu 318 chyba ma najwięcej. No nie jestem dokładnie pewien tych statystyk, ale to prawda, że oni mieli do czynienia też z ludźmi, którzy mieli mało doświadczenia w powietrzu. Natomiast trzeba powiedzieć, że ta grupa naszych pilotów, która się przeniosła do Wielkiej Brytanii, to w momencie, kiedy oni się tam pojawili, to oni byli nawet czasami bardziej doświadczonymi pilotami niż Brytyjczycy. Bo to byli piloci, którzy przeszli już tutaj u nas jakieś działania wojenne, szkoły, byli doświadczonymi instruktorami. We Francji często latali. W Francji to malutko polataliśmy, ale przeszli do Wielkiej Brytanii i naprawdę oni byli doświadczonymi pilotami w tym momencie. Dlatego to był od razu taki wielki sukces, że tylko jak ich dopuszczono do działań bojowych, no to byli dobrzy. No to musiał być piekielny kocioł. Tobie się zdarzyło, że ktoś w ciebie wleciał albo był chociaż blisko? Nie. Znaczy się blisko, może celowo blisko, tak. My latamy bardzo blisko ze sobą, jak latamy z partnerem. Są w zasadzie dwie sytuacje w takim powietrzu tej współpracy. Jedna to jest taka dosyć luźna współpraca, kiedy my szukamy, na przykład lecimy na bezchmurnej pogodzie i wtedy ryzykujemy to, że się rozdzielimy nawet. Dlatego, że kolega, który leci kilometr obok, trafi prąd wznoszący, zacznie w nim krążyć. Zanim ja do tego dolecę, 20 sekund, on już jest na tyle wysoko, że potem już lecimy osobno tak naprawdę. Druga sytuacja to jest taka, że lecimy przy dobrej pogodzie, że są chmury. Dobra, mówię, taka, której widać, gdzie są te kominy termiczne. One są zaznaczone ładnie chmurami, jest to normalna, regularna pogoda. To wtedy ta współpraca też nie musi być taka ścisła, bo lecąc bardzo szybko nawet sobie trochę przeszkadzamy. Nie? I wtedy jest tak, że sobie dzielimy... zadania, że ten, który leci z przodu, wybiera taką bardzo bliską taktykę, obserwuje dokładnie tę chmurę, do której lecimy i mówi, że lecimy w to miejsce. I ten drugi właściwie bez zastanowienia podąża tym samym torem. Nie? Jak przeleci trochę obok i okazuje się, że tam jest lepiej, no to w następnej chmurze korygujemy to, lecimy troszeczkę innym torem, tak jak to było bardziej korzystne. Natomiast ten drugi, który w tym momencie leci przy takiej dużej prędkości, on ma za zadanie popatrzeć trochę bardziej do przodu. Mhm. Bo ten się skupia na bezpośredniej chmurze, natomiast ten drugi patrzy i proponuje na przykład teraz polecimy jedną chmurę tu w lewo, a potem nam się układają trzy chmury w prawo i potem z tej krawędzi lewej, tej trzeciej chmury polecimy znowu na kurs do następnego punktu zwrotnego. I w ten sposób my jesteśmy w stanie bardzo optymalnie te zasoby wykorzystać, prawda? Bo jakby jeden musiał prowadzić komunikację radiową, mówić, jeszcze omawiać tą chmurę, do której leci, jeszcze myśleć o to, co zrobimy za na przykład 20 minut na trasie, to już jest za dużo. To jest naprawdę, to jest cały czas praca. My sobie wyobrażamy, że taki lot szybowcem, to rzeczywiście, jak się siedzi w tym szybowcu, to się nic nie dzieje, nie? Lecimy sobie. Zwłaszcza jak się leci w nim 3 godziny, tak sobie myślałem. Leci sobie, tam popada metr na sekundę i nic się nie dzieje, nie? Ale tak naprawdę na zawodach, czy ten zawodnik, to on naprawdę brakuje mu czasu, no. To jest... fakt, że gdzieś tam się wypadnie spod chmury i mamy przeskok 20 kilometrów, powiedzmy jakieś 5 minut lecimy po bezpłynnym niebie ponad warstwą termiki, gdzie się cokolwiek w powietrzu dzieje, jesteśmy w takim powietrzu, które się nie rusza, no to wtedy możemy wyciągnąć aparat fotograficzny, pofotografować kolegów i żeby coś można było pokazać po tych zawodach, że w takim pięknym terenie lataliśmy. Ale to jest bardzo rzadko. Tak naprawdę to się zdarzy raz, 2 razy w ciągu takiej konkurencji, że jest taka chwila przerwy. Nie? Można kanapkę zjeść, napić się wody. Jak lecimy 5 godzin, to też jest bardzo ważne. A tak naprawdę to cały czas ktoś coś myśli, kombinuje i decyduje. I to jest ta praca pilota. Jak sobie o tym myślę, to ty musisz być dużo lepszy od tych innych pilotów, jeśli jesteś w stanie robić takie wyniki, pomimo, że jest dużo takich losowych czynników, które mogą komuś utrudnić latanie. Nie wszystko zależy od ciebie. No i popełniamy błędy. No jest też takie powiedzenie, że wygrywa konkurencję ten, który zrobił mniej błędów. No, to jest tak, że my się pomylimy. No, ocenimy 2 chmury, wybraliśmy tą sprawę i okazało się, że ta z lewej była lepsza. Albo ktoś, kto w ogóle nie myślał, tylko leciał po prostu na wprost. No, bardzo często mamy do czynienia z takimi zawodnikami. No Niemcy mają taką taktykę, że oni lecą na wprost, nie? Że oni nie kombinują, tylko po prostu lecą na wprost. I często to działa po prostu, nie? Że taka brutalna po prostu na wprost, na wprost, na wprost i tam się dolatuje gdzieś i jest okej, nie? Natomiast mamy pilotów o różnych tendencjach, na przykład mam takiego kolegę Tomka Rubaja, bardzo dobry pilot, teraz jest, też w liniach lotniczych pracuje. I on ma taką tendencję, że on potrafi bardzo na bok polecieć. Nie? Mnie to już w ogóle przeszkadza. Nie? Albo mamy takich pilotów, z którymi się też źle współpracuje, że zaklinają rzeczywistość. Lecimy do jakiejś chmury, widać, że się pogarsza ta pogoda i w ogóle tak, no widać, że jest źle. A on mi tu przez radio mówi, nie, dolecimy do tej chmury, będzie dobrze, zobaczysz, wykręcimy się tam. Widać, że tam będzie metr, a on mówi, nie, będzie 3 i wykręcimy się i będzie wszystko dobrze. Ale to też mi przeszkadza. To jest jakiś taki sposób na poprawienie sobie nastroju, ale przy współpracy z innymi to nie działa. To działa tylko na jedną osobę. No właśnie, na niego. Natomiast innych to może trochę drażni, że to jest ewidentne kłamstwo w tym momencie i mózgu się tak nie da oszukać w ten sposób, że się mu powie jakieś kłamstwo. Nie, ty słuchaj, to nam nie zależy i tam będzie dobrze. Tylko po pierwsze mnie zależy, a po drugie tam będzie źle. Albo twojego mózgu, może na innych to działa, ale ty mówiłeś, że nawet na ciebie techniki oddechowe nie działają. Nie działają. Ale ta sytuacja... Na mnie działa tylko jak się strasznie zmęczę i już po prostu nie mam siły na nic, to wtedy idę spać. Ale ta sytuacja w Stanach, gdzieś czytałem, że przez pierwsze 2 dni w ogóle nie wystartowałeś, miałeś jakąś... To jest w ogóle, ja byłem zszokowany, że rzeczywiście nie startowałeś pierwsze 2 dni i tak udało ci się być drugi na tych zawodach. To pokazuje, jaką przewagę masz nad tymi ludźmi. Albo taki niesamowity... W tej klasie akurat to była nowa klasa 13,5 metra i pojawiła się taka grupa ludzi, która chciała te szybowce promować. Niemcy w ogóle nie wsiedli do tej klasy. Oni zbojkotowali tą klasę, bo nikt w Niemczech nie produkował takiego szybowca, więc nie uczestniczyli w tej rywalizacji, ale Amerykanie się zapalili tym, bo to jest taki szybowiec powiedzmy amatorski, mniejszy, lżejszy, łatwiejszy i tak dalej, i tak dalej. I była taka konstrukcja polska PW5. I to była idea taka, że te szybowce miały się stać taką klasą powiedzmy olimpijską. Taką zunifikowaną olimpijską, że wszyscy na tym samym szybowcu, na tym samym typie. W zasadzie jedyna idea taka w całych tych naszych klasach szybowcowych, bo My mamy inne ograniczenia, na przykład rozpiętość skrzydeł, masę, a producentów tych szybowców różnych modeli jest mnóstwo, tylko one spełniają te wytyczne. Pewne wytyczne. Natomiast tu była taka idea, że to będzie ten sam szybowiec, taki sam typ. I te zawody wygrałem w Polsce, stałem się reprezentantem, zresztą startowałem na zawodach w Częstochowie razem z moim tatą, który był drugi wtedy na podium. No i pojechałem do Stanów Zjednoczonych, do Teksasu, do Uvalde i to były Mistrzostwa Ameryki. I z Polski był eksportowany nowy szybowiec i umowa była taka, że ta pani, która go kupiła, miała mi go udostępnić, żeby jakieś zniżki dostała, coś, jakieś bonusy, że po prostu zamiast za to, że mi udostępni po lataniu na tym szybowcu, na tych pierwszych zawodach, no to coś tam niby dostała. No ale ona zrobiła wszystko, żeby tego szybowca nie otrzymać na czas. Nie zapłaciła jakiegoś tam cła w porcie, coś tam się opóźnił trochę statek. Wykorzystała to, że po prostu ten szybowiec nie był gotowy. Chociaż myśmy jej do ostatniej chwili pomagali, nie byliśmy świadomi tego, że to się tak skończy. I pojechaliśmy do portu, rozładowaliśmy ten szybowiec. On był przed zawodami, ale nie zarejestrowała go na czas i nie mógł latać. Więc... kolega, który z tego samego kontenera odbierał drugi szybowiec, on w tych zawodach normalnie od samego początku uczestniczył, natomiast ten mój po prostu nie był gotowy. Mhm. No i taki zrezygnowany przyjechałem na bankiet rozpoczynający zawody i mówię, że nie mam szybowca, no niestety i tak dalej. No wszyscy tak popatrzywali, bo w Ameryce jest takie trochę inne podejście, że każdy jest odpowiedzialny za siebie, nie? Jak ty to zrobiłeś, że przyjechałeś na zawody i nie masz szybowca, nie? No, to jest twoja wina. No ale w pewnym momencie ktoś się tam zlitował, mówi, że ty wiesz co, ale ja mam taki szybowiec tam 200 km dalej na lotnisku, będzie moja Cessna tutaj przylatywała i będzie holować, więc jakbyś chciał, to jutro sobie tam możesz podjechać i weź sobie ten szybowiec na te zawody. No to mówię, no wspaniale, nie? Jak duży to jest gest, jeśli ktoś ci daje swój śrubowiec? Duży? Znaczy, może w Ameryce to nie jest tak drogo, ale w Polsce to są duże pieniądze. Nie? Mhm. Także on w tym czasie pewnie miał szkołę szybowcową czy szkołę lotniczą, na której wypożyczał te szybowce i na tym szybowcu tak naprawdę on był słaby, tam za bardzo może nawet nikt nie chciał latać. Tak? Znaliście się z tą osobą? Nie, wcześniej nie. No ale tam myśmy się tak troszeczkę pozaprzyjaźniali, bo już byliśmy tydzień wcześniej, bo wyjechałem z nadzieją, że potrenujemy przed tymi zawodami. No i skończyło się tak, że to już te zawody już trwały, bo ten bankiet był już po pierwszej konkurencji, potem drugi dzień straciłem. I pojechałem, właściwie to była trzecia konkurencja z tym pilotem, żeby się zabrać z tym szybowcem z powrotem. Przyjechaliśmy tam na miejsce, ten szybowiec był w strasznym stanie. On stał na zewnątrz pod taką blaszaną wiatą. Ktoś tam coś tam piłował na tej wiacie i było pełno takich rdzawych kropek na tym szybowcu, takich grudek wręcz, nie? Albo ktoś spawali nad nim, w ogóle się nie przejmowali tym. No i ja to musiałem trochę wyczyścić, tego się wodą w ogóle nie dało wyczyścić, potem musiałem to zeszlifować, spolerować. A miałem ze sobą przyrząd nawigacyjny, który wcześniej przygotowałem na tych zawodach. Od razu jak przyjechałem, to dostałem punkty zwrotne i tak dalej, deklaracje, wszystko w nim było, nie? I akurat w tym szybowcu było dokładnie display od tego przyrządu, więc ja go tylko tam wsadziłem i to wszystko zadziałało od razu, nie? Cały komputer. Wsiadłem do tego szybowca, poleciałem, no i przylecieliśmy, nad chmurami w ogóle przylecieliśmy, bo w Teksasie jest tak, że rano bardzo często mamy pełne pokrycie chmurami, jest strasznie gorąco, ale chmury na 300 metrach, no i żeby się tam po ziemi nie narażać na jakieś przeszkody, no to myśmy sobie lecieli nad chmurami, to dla mnie to było też przeżycie, bo ja nigdy w życiu na holu szybowcem nad chmurami nie leciałem. Nie? No i przylecieliśmy, robiły się dziury, już w tych chmurach lotnisko widać, to w Uvalde. No i on mnie wyczepił, sobie zszedł do lądowania, zameldował się. No i ja pytam, czy ja mogę dołączyć bez lądowania do tego wyścigu. No tam się pozastanawiali i w końcu podali mi przez radio punkty, numery punktów, jaka jest trasa, o której jest otwarcie i tak dalej, jakie zasady. No w zasadzie byli tam polscy piloci, którzy mi to przez radio po polsku po prostu przekazali. I to był trzeci dzień zawodu. Ja straciłem 2 konkurencje. No. I nikt tego poważnie nie traktował, że tam sobie ktoś przyjechał, że chce sobie dołączyć, no to niech sobie dołączy tam trzeci dzień zawodów. No i potem wygrałem po kolei to wszystko, nie? Także... Presja czy luz? Luz. Luzem. Luz. Hmm? Czyli myślałeś, że już nie wygrasz po prostu? Myślałem, że nie wygram, nie sobie latałem po swojemu, podejmowałem odważne decyzje. To nie były łatwe zawody dla tych szybowców, bo one są troszeczkę słabsze. Mieliśmy takie podejścia pod bryzę morską, która z Zatoki Meksykańskiej tam wchodziła regularnie i dużymi szybowcami ten obszar można było łatwo przelecieć, one miały zasięg. Natomiast myśmy tymi PW5 często utknęli w tej bryzie, w tym chłodnym powietrzu, które z zatoki tam weszło i często się to skończyło takimi żebraniami na 300 metrach nad ziemią, żeśmy się tam odbijali ledwo od ziemi, trzeba było jakoś z wiatrem zdryfować i tak dalej. Większy szybowiec łatwiej się wynosi w kominie? Nie, on po prostu ma taki zasięg, że z tej samej wysokości mniej opadnie i przeleci ten obszar krytyczny. Natomiast myśmy często... Była tam taka delta rzeki, która tą bryzę wpuszczała głębiej w ląd. Bo po takiej rzece ten wiatr chłodny sobie dalej wlatywał. Najpierw to była szeroka delta. Więc trzeba było pewnie taki może 60-kilometrowy odcinek przelecieć z niezbyt dużej wysokości. No. Więc na lepszym szybowcu to było do przelecenia, a na tych PW5 myśmy często w tej bryzie tam gdzieś utknęli po drodze i trzeba było walczyć o to, żeby w ogóle nie wylądować. Także tam się siały te szybowce po polach. A jeszcze druga sytuacja taka, że kierownik zawodów miał możliwość wysłać nas w innym kierunku, nie do tej bryzy, tylko oni się z kolei bali, że na tych PW5 to my w górach sobie nie, tak zwanych górach, no bo to tam pagórki takie rzędu 300 metrów były i że tam jest taki teren, że jakby tam będziemy lądować, to się pozabijamy w tych górach, ale to było zupełnie bez sensu, bo w przeciwieństwie do takiego szybowca klasy otwartej, który ma na przykład 25 metrów skrzydła, ta 13,5 metrowa PW5 ona się mieściła na drodze. Na normalnej asfaltowej drodze można było wszędzie wylądować. Także to było złe założenie po prostu. I koledzy udowodnili tam na tych zawodach, że polądowali wiele razy tam na drodze gdzieś. Pierwszą rzeczą, jaką trzeba było zrobić, to natychmiast trzeba było do szeryfa zadzwonić lokalnego, że to nie jest żaden wypadek, bo Amerykanie widzą szybowiec przy drodze, no u nas też się to oczywiście zdarzy, to od razu biorą telefon i mówią, że jest wypadek lotniczy i natychmiast masz 3 helikoptery, karetkę pogotowia i nie wiadomo co jeszcze. A potem ci jeszcze będą chcieli, żebyś za to zapłacił. No więc pierwszą rzeczą przy takim lądowaniu to trzeba było zadzwonić do policji, do szeryfa, żeby mu powiedzieć, że broń Boże nie przesyłajcie, bo tu nie ma żadnego wypadku. A ten szeryf mówi, a to ja sobie i tak przyjadę, zobaczę. W jakich najtrudniejszych warunkach tobie było dane lądować? Lądować? Ja się nawet rozbiłem. Znaczy, bywa tak, że latamy w takim terenie, w którym nie ma możliwości w ogóle lądować. Ja to nazywam, że są takie miejsca, że się można bezpiecznie rozbić. Polega to na tym, że... Na czym polega bezpiecznie rozbić? To trzeba zrobić tak, żeby zniszczyć sprzęt, a żeby sobie się nic nie stało. Na przykład na boku góry jakoś siadać tak, żeby... Nie, na przykład są drzewa i trzeba wycelować między drzewa, żeby złamać skrzydła i kadłub wyhamuje, potoczy się kawałek dalej, hamujesz i się wszystko dobrze skończy. No? Teoretycznie wszystko się dobrze skończy. No tak trzeba. No. Więc krytycznym takim... W czasie lądowania szybowiec, który podchodzi do lądowania, jeżeli w tym momencie o coś zahaczy... i spadnie powiedzmy z 10 metrów, to jest bardzo duże niebezpieczeństwo, że coś się stanie. Natomiast w drugą stronę, jeżeli my na końcu takiego dobiegu wjedziemy w jakieś przeszkody, to w zasadzie dla pilota jest bezpieczne. Nie? Szybowiec się uszkodzi, porysuje, podziurawi albo coś tam zagnie, ale na końcu pola to jest w zasadzie celowe, żeby w ten sposób zrobić. Jak to pole jest za krótkie, to nie wolno zahaczyć przed polem, tylko trzeba przejechać to pole, na końcu się gdzieś wpakować w płot na przykład. No i są takie zdjęcia, że ktoś wylądował na ogródkach działkowych i przy lądowaniu zrobił to tak inteligentnie, że się na przykład obrócił bokiem i bokiem to koło jest od razu zablokowane, zahamował, tak wyorał ziemię i po prostu tak jakby się wbił tam i stoi. Nie wiadomo po prostu jak on się tam znalazł. Stoi w innym kierunku niż przyleciał. Nie połamał się. I nic się nie stało, a jest po prostu otoczony płotem. Tak jakby go ktoś tam przyniósł, zmontował i zostawił. No ja miałem taką przygodę w Afryce. Było to trening z pilotami z południowej Afryki. Z takim Garym. No Gary się od razu pokazał z dobrej strony, przyjeżdżając na lotnisko od razu rozjechał lampy lotniskowe samochodem, więc wszyscy zaczęli się skrobać po głowie, o co chodzi. To była pierwsza rzecz, którą zobaczyliśmy. Dobrze się zapowiadało. Tak, samochód poobijany, przyczepa szybowcowa poobijana, szybowiec wyciągnął dziurawy, jakiś tam poszpachlowany, połatany, no i ja miałem z tym Garym latać. No i pogoda była zła. Polecieliśmy do takiego punktu zwrotnego na południe. No i pogoda nam się kończyła, więc wróciliśmy. Trzeba jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że Kalahari pomimo, że to jest nazwa, że to jest pustynia, to tak naprawdę to jest sawanna. I jak się patrzy z góry, to tak naprawdę widać sam piasek. Nie? Jak patrzymy na tą Kalahari gdzieś z naszej perspektywy, to widzimy łąkę. Mhm. Bo są bardzo rzadkie źdźbła trawy. Jak patrzymy właśnie pod małym kątem, to widzimy, jakby to było całe zarośnięte na zielono. Zwłaszcza jak poleje deszcz tam pod koniec sezonu suchego. Natomiast tak naprawdę to jest sawanna i tam co 10-15 metrów rośnie akacja. I nie ma miejsca do lądowania w ogóle, pomimo, że to niby jest pustynia. Nie? Tylko gdzieś są jakieś miejsca, gdzie zwierzęta przychodzą do jakiegoś poidełka, do jakiegoś oczka wodnego i tam wtedy to wszystko wydeptują cały czas regularnie i tam nic nie rośnie, ale to są najczęściej takie średnice 150 metrów. I też można by się tak właśnie bezpiecznie rozbić, że w to błoto tam wycelować i się wbić i wtedy może nie wjedziemy gdzieś w jakieś krzaki naokoło. I jeszcze ciekawostka jest taka, że na tym lotnisku, na którym lataliśmy, to był rezerwat dzikiej zwierzyny i podzielony na dwie części. I lotnisko było w takiej części ogrodzonej 3-metrowym płotem pod napięciem i tam było 43 lwy. A samo lotnisko, sam pas, myśmy musieli otworzyć wielką bramę elektryczną, przejechać samochodem, za sobą zamknąć tą bramę, wskoczyć szybko do tego samochodu, dojechać na lotnisko, a samo lotnisko, sam pas był ogrodzony takim płotkiem mniej więcej tej wysokości. I cała nasza ochrona polegała na tym, że była idealnie wykoszona trawa, że taki lew jakby się chciał gdzieś skradać, to po prostu go z daleka widać. I one tego nie robiły po prostu, bo jak nie potrafiły zaskoczyć, to mi się nie opłacało. To po prostu nie próbowały nawet, nie? I to była po prostu cała obrona, że to było idealnie wykoszone. To jak ci się spędzało czas tam w takim razie? Słuchaj, polecieliśmy z Garym. Ja najpierw spróbowałem dolecieć do punktu zwrotnego, odbiłem się, straciłem wysokość, wróciłem, zła pogoda, nie dolecimy tam. Załapałem się w jakimś słabym kominie termicznym. Inni zawodnicy już porezygnowali, wrócili sobie tam w rejon lotniska. Ale myśmy się odbili jeszcze raz od ziemi i Gary mówi, to teraz ja spróbuję. I przesadził. Po prostu pogoda nam się pogorszyła, poleciał już za daleko, żebyśmy nie mieli odwrotu. Nie? No i skończyliśmy w ten sposób, że wróciliśmy, ale już za nisko, do pierwszych jakichś słonecznych plam, gdzie ta energia już z ziemi pojawiała się w postaci tych prądów znoszących. I zaczęliśmy w tym krążyć i dryfujemy z wiatrem nad taką sawanną, gdzie po prostu nie ma się, po prostu 100 kilometrów w każdą stronę jest tylko las. Nie? Jak patrzę z mojej wysokości, to wygląda jak równy las. Nie? I niebezpieczeństwo, że tam będą jakieś zwierzęta. Tak, dzikie zwierzęta. Wiesz, tam jak cię nie znajdą, to cię zjedzą. I teraz i krążymy i lecimy tym szybowcem, cofamy się tam, lecimy. No i w końcu zaczęło to już tak wyglądać po jakichś 40 minutach, że gdzieś tam zaczyna być jakaś rzeka. I chmury były, tylko dużo dalej, nie? Ale myśmy nie mieli możliwości do nich dolecieć tak łatwo. Odbiliśmy się troszeczkę na większą wysokość po tym takim mozolnym krążeniu. No i w końcu zobaczyliśmy jakąś zieloną, takie kółko, taki pivot do nawadniania pola. No i zaczęliśmy lecieć w tamtym kierunku. No i dolecieliśmy tam na małej wysokości. Nie załapaliśmy się na komin, trzeba było wylądować. I obok tego pivota, który miał płoty jeszcze w środku, oni to często organizują tak, że taki pivot, na którym się pasą zwierzęta, jest podzielony płotami i ta cała konstrukcja przewraca te płoty, a one zaraz wstają, nie? Także automatycznie jakoś. Tak są elastyczne takie, nie? Że się przewracają, jak to tymi kołami wielkimi potem przejedzie, ale zaraz potem wstają, nie? I także to uznaliśmy, że to się nie nadaje do lądowania, ale obok była taka wydeptana łączka przy jakimś domków przy rzece, że myśmy tego poziomu nie widzieli, ale to było takie obniżenie przy rzece i tam się okazało, że jest jakieś miejsce do wylądowania. Na szczęście to był szybowiec bardzo mocno zbudowany, DG-1000. Myśmy po prostu znad przeszkody, znad drzewa, znad linii energetycznej, no takiej telefonicznej, czy powiedzmy takiego niskiego napięcia, znad budynku. Normalnie grzmotnęli tym szybowcem, to był piasek, więc wyorało taką bruzdę, jakbyśmy wykop zrobili pod linię gazyfikacyjną. No i zatrzymaliśmy się po 10 metrach. Wszystko dobrze. Wyszliśmy za krótkie to pole. Okazało się, że to był rezerwat takiej zwierzyny hodowanej dla myśliwych. I słuchaj, resztę dnia spędziliśmy w basenie. Okazało się, że tam był basen, bardzo elegancka willa, w której po prostu myśliwi przyjeżdżali, żeby sobie popolować na te antylopy. Jaki fart. Także sobie na środku pustyni Kalahari trafiliśmy do basenu. No mogliście dużo gorzej trafić, co? No mogło być gorzej, tak. To jest ta sytuacja, kiedy się rozbiłeś, czy to jest ta sytuacja lądowania? Nie, to był akurat fajny moment. Było niebezpiecznie, ale się dobrze skończyło. Natomiast tak szczerze powiedziawszy, to ja nigdy w życiu nie rozbiłem szybowca, tak żeby mi się to należało na moje konto. Miałem takie zawody w Warezy, gdzie się silnik zepsuł w szybowcu i no, oczywiście trzeba to brać pod uwagę, ale uważam, że to było tak fatalny zbieg okoliczności, że trenowaliśmy przed zawodami w Pawulo, w Apeninach. Oczywiście pierwszy raz na tym terenie, nie znałem tego terenu i przed konkurencją ostatni dzień jeszcze chciałem wykorzystać, żeby jak najdalej polecieć na południe, żeby poznać rejon przed Mistrzostwami Świata wtedy. I poleciałem na południe, byłem na tym szybowcu GP i wracając stamtąd, wracałem pod burzami, które się już rozlały, także nie padało z nich, tylko po prostu był parasol ciemnego pokrycia, który wiadomo było, że pod tym się nic nie znajdzie. I miałem dużą wysokość, ale jednak brakowało mi jakieś 300 metrów. No i na tej dużej wysokości, to po prostu właściwie nigdy by nikt tak nie zrobił, że mając jeszcze prawie 2000 metrów próbował uruchomić silnik w powietrzu, ale ja już wiedziałem, że mi braknie, więc po co ryzykować niżej, sobie odpalę i będę bezpieczny. No ale w tym czasie już leciałem taką bardzo długą doliną w kierunku Pawulo. Jeszcze gdzieś 1000 metrów nad terenem okazało się, że ten silnik nie odpali. Po prostu, tylko że już nie było wyjścia w tym momencie, nie? Że już trzeba było kontynuować. I niestety organizator był tak słabo zorganizowany na tych zawodach, że oni nam nie przekazali miejsc do lądowania. Najczęściej się taką bazę danych daje zawodnikom, że tu macie pole takie, powiedzmy, długości... Takie 200, awaryjne, że tu sobie możecie wylądować z dłuższych. Zwłaszcza w takim terenie, który jest trudny, a tam jest bardzo trudno znaleźć coś do lądowania, ale te miejsca są. Te miejsca są. Są takie łąki, że na przykład tam koszą regularnie i na przykład wzdłuż rzeki jest jakieś równiutkie pole i tam można sobie wylądować. Albo jest na przykład jakiś odcinek rzeki, że są bardzo szerokie brzegi i tam też można wylądować. Więc oni nam dali dopiero dzień później po tym moim fatalnym lądowaniu. No i leciałem do lotniska, ten silnik mi nie zapalił, próbowałem chyba z 10 czy 20 razy na różne sposoby włączać, wyłączać, elektryczny silnik to był. No i nie uruchomił się, nie? Jeszcze mi został po prostu wysunięty na zewnątrz i się nie chciał pochylić. Na szczęście to śmigło było takie, że było składane, że ono nie stawiało dużego oporu, także miałem dużo czasu, że on po prostu leciał ten szybowiec. Troszeczkę gorzej niż ze schowanym silnikiem, ale jednak nieduży ten opór był. No i zostało mi do lądowania, tak oceniłem, że nie ma co dalej próbować, tylko musiałem wybrać już jakieś miejsce i pod stok na górce lądowałem. Natomiast no, była niestety bardzo nierówna. I o tyle, jeżeli lądując na równym terenie można to zrobić z małą prędkością, to jeżeli ja chcę wylądować na stoku, który jest jak trasa narciarska czarna, powiedzmy Binkula czy tam Golgota w Szczyrku, no to muszę mieć większą prędkość, żeby załamać ten tor lotu i żeby przez chwilę lecieć pod górkę, żeby równolegle do tej ziemi lecieć pod górkę. I na tej dużej prędkości przy tych nierównościach mnie podbiło. No i zanim ja się z powrotem przykleiłem do tego terenu, to ten szybowiec stracił prędkość i po prostu spadł, nie? Także spadłem jakieś 10 metrów na ziemię i koło się złamało w tym szybowcu, a ja sobie złamałem kręgosłup niestety, nie? No. I nie wiedziałem o tym, bolało trochę, ale jeszcze pomogłem kolegom wynieść szybowiec stamtąd. Okej, czyli to nie objawiało się w żadnym jakichś takich poważnych... No, nie miałem żadnych porażeń czy coś takiego, bardzo mnie bolały plecy, no ale wtedy jeszcze nie wiedziałem, jak to jest źle, ale się dało wyrehabilitować. To co ci się złamało? Jak to możliwe, że to nie było jakoś takie bardziej uciążliwe? No, złamanie kompresyjne są tak zwane stabilne, nie? Że one nie przesuną się, żeby uszkodzić ten rdzeń, który z tyłu, i to się tak skończyło, że to się po prostu potem zagoiło i nie mam większych problemów. Także szybowiec latał bardzo szybko, także w sumie się to też dobrze skończyło, nie? Także szybowiec w zasadzie miał tylko uszkodzone podwozie, podlegał jakiejś weryfikacji, trzeba było zajrzeć do każdego zakamarka w środku, czy tam się coś nie połamało, ale się okazało, że jest wszystko w porządku i po naprawie podwozia on bardzo szybko latał. No a mnie to zajęło pół roku. Pół roku to i tak super po takiej kontuzji, no. Kurde, ty musisz mieć miliard takich historii. Nie. Jeden raz mi się zdarzyło. Nie mówię niestety o wypadkach, ale jak byłeś na tylu zawodach, w tylu miejscach... Przez 30 lat, jak latam, zdarzyło mi się to raz. No. ale ja właśnie nie mówię o wypadkach, tylko ogólnie, jak latasz tyle czasu po świecie, w różne miejsca, w różne pogody, z różnymi zawodnikami, więc musi się dziać po prostu mnóstwo jakichś różnych ciekawych sytuacji, które pewnie za każdym razem, jak się gdzieś spotykasz z jakimś ludźmi, to za każdym razem z rękawa, opowiem to. Nie, bo ludzie szukają takich ciekawostek, takich anegdotek. Jakoś dla mnie te rzeczy stresujące nie są takimi interesującymi rzeczami, żeby je powtarzać, nie? Także ja się tym nie chwalę. Tak. Oczywiście są trudne momenty. Ja mogę opowiadać na przykład o zawodach Grand Prix w Chile, które były, bo Chile to jest takie miejsce, że my tam jesteśmy bardzo rzadko. W zasadzie ja byłem na zawodach w 2010 roku i potem byliśmy w 2019 czy tam, no coś, 10 lat różnicy. Nie? I my nie znamy tego terenu. A w tym czasie na przykład Chilijczycy się nauczyli zupełnie inaczej latać. To są tak potężne góry, że można latać na wysokościach rzędu 1500 metrów przed górami, można latać na pierwszych zboczach, które mają na przykład 2-3 tysiące metrów, można sobie wejść troszeczkę głębiej na 4000, albo można latać po tych, co mają 5000, a są tak naprawdę barierą wododziału między Chile a Argentyną. Mhm. No i tym razem oni się nauczyli latać w głębi. Mieliśmy lepszą pogodę, więc lataliśmy i tak naprawdę przyjeżdżasz na ten sam teren, a zupełnie gdzie indziej latasz i to jest zupełnie co innego. Podobnie było w Saint-Aubin. Ja latałem w Saint-Aubin na wysokich górach, a potem pojechaliśmy na zawody w Sisteron, co jest jedno, drugiego jest dosłownie 30 kilometrów. Tak naprawdę się lata po tym samym terenie, a latało się zupełnie inaczej. I oni nie mówią tego przed zawodami? Nie. Czyli po prostu startujesz? Inna pogoda była i po prostu się zupełnie inaczej po tych górach latało. Także dla nas taką bardzo trudną przeszkodą w tych zawodach była nieznajomość tego terenu i takie pasmo Olivares, oni to nazywali. Dolina, góry, które miały ponad 4000 metrów i przed tymi górami dolinka, następne góry oczywiście troszeczkę niższe, która miała dno na 3000 metrów. I tą doliną około 50 km trzeba było przelecieć. Jak ktoś tam leciał wysoko, no to fajnie, tylko że żeby być wysoko, za każdym razem trzeba stracić czas. Żeby po prostu mozolnie nabrać tej wysokości. Jak trafimy jakiś mocny komin termiczny, no to nas bardzo szybko wyrzuci na tą wysokość, ale czasami mamy tylko 2 metry na sekundę. No to 2 metry na sekundę, no to każde 100 metrów to jest 50 sekund, więc to trwa i to jest spowolnienie tego przelotu. No więc ryzykuje się oczywiście, wlatuje się na mniejszych wysokościach, no i to jest taki balans między ryzykiem, a tym, żeby być bezpiecznie wysoko i sobie tam spokojnie przelecieć. I przelecieliśmy tam kilka razy, ale na zawodach zdarzyło się nam jeszcze coś. Tam po prostu zlokalizowała się burza. No i teraz wyobraź sobie, że wlatujesz w takie pasmo, masz możliwość oczywiście okrążną drogą przelecieć bardzo daleko, nadrobić kilometrów i sobie też tam polecieć na dalszą część trasy. Ale wiadomo, że najszybciej jest tędy, bo to jest najkrótsza droga. Oczywiście potem jest przełęcz na 4000 Junkal Pass, na 4300 metrach i masz tą burzę. I teraz wlatujesz w tą dolinę i jedyne wyjście to jest takie, że tam nie ma za bardzo gdzie wylądować, że po prostu się trzeba stamtąd odpowiednio wcześnie wycofać. Nie? Mhm. No i wlatujemy tam w turbulencji, w trudnych warunkach, nad tymi skałami latamy. Na szczęście się okazało, że jak przelecieliśmy przez tą burzę, przez ten opad śniegu, bo na tej wysokości to już był śnieg, także to jest jeszcze gorzej, bo nie widać. Przez deszcz widać, a przez śnieg już nie widać, nie? No i przeleciliśmy na drugą stronę, na taką bardziej nasłonecznioną część, bo po północnej stronie leciliśmy na północ, ale tamta półkula to po północnej stronie słońce świeci. Mhm. No i przeleciliśmy na tą słoneczną stronę i okazało się, że ta krawędź południowa zapracowała, wyniosła nas odpowiednio i polecieliśmy się, wszystko fajnie skończyło. Ale zanim tam wlecieliśmy, to ja pytam tego kolegę, który leci pierwszy, Tilo Holyhouse, mówię, Tilo, ty chcesz naprawdę tam lecieć? Ja mówię, a on mówi, zobaczymy, nie? No i poleciał tam, nie? No i jak on poleciał, to 20 szybowców za nim poleciało. No i co zrobić? Tak ktoś wymyślił, nie pomyślał, nie sprawdził prognozy. Było to zbyt niebezpieczne moim zdaniem. Czyli mogło się skończyć źle. No mogło się skończyć źle. No, także to jest bardzo duża rola jest kierownika zawodów, zwłaszcza w takich terenach górskich i mamy takich kierowników, którzy są tacy bardzo aroganccy. Jest taki szef komisji szybowcowej, Brian. On mówi, jesteście najlepszymi pilotami na świecie, dacie sobie radę, nie? Albo podejmiecie odpowiednią decyzję i róbcie co chcecie, nie? To jest wasza odpowiedzialność. Co jest z tym szybowcem Diana 4? On wyszedł w końcu, czy nie wyszedł? Byłem na, można powiedzieć, takim święcie już w zakładzie, gdzie zamknęliśmy ostatni kawałek skrzydła. Skrzydła się składają, szybowce się w ogóle rozbiera na części, nie? Jest skrzydło najczęściej jest z lewej i z prawej połówki w takich mniejszych szybowcach, a w większych szybowcach to jeszcze jest podzielone na przykład na dwa segmenty, a jeszcze czasami jest doskładany taki winglecik na samym końcu, który też się przyczepia. To wszystko można rozebrać na takie, powiedzmy, możliwe do noszenia przez ludzi kawałki po 5 metrów. Więc ostatni ten segment został sklejony właśnie 2 tygodnie temu. Ponieważ to jest prototyp, no więc są pewne poprawki do zrobienia. On teraz pojedzie do Czechów, żeby go złamać. Albo tak naprawdę nie złamać, żeby pokazać, że on wytrzymuje. Przetestować? Czy w jakimś statycznie będzie obciążony i też trzeba to zrobić tak, żeby go nie zepsuć. Czyli wytrzymałość taka wymagana jest 100%, załóżmy. Szybowiec jest policzony, że wytrzyma 170% takiego obciążenia, a będzie obciążony do 110%. Także będzie z pewnym zapasem, ale jednak nie do takiego niszczącego momentu. Nie? Czyli ten szybowiec po takiej próbie statycznej na ziemi będzie udowodnione, że on wytrzyma wszystkie przeciążenia, te 100%, do których jest w powietrzu policzony. No i ten szybowiec, miejmy nadzieję, że w maju będzie latał. Ja miałem nadzieję, że tym szybowcem pojadę do Teksasu, bo te zawody w tym roku są rozgrywane ponownie w Teksasie w sierpniu, ale niestety po tych próbach, po certyfikowaniu go, po próbach w locie będzie za mało czasu, żeby go tam wyeksportować, bo on jednak musi popłynąć statkiem. Musi dojechać do portu, musi przejść odprawę celną, musi być załadowany do kontenera, musi przepłynąć prawdopodobnie jeszcze z jakimś przeładunkiem gdzieś tam po drodze. Także to trwa czasami i 2 miesiące, więc będzie za mało czasu, żeby na ten sierpień zdążyć. Niestety. Te szybowce Diana są przepiękne, one są bardzo ładnie zbudowane. Ja pamiętam jeszcze za moich czasów, jak ja się tym bardziej interesowałem, to one już wtedy były takie bardzo ładne właśnie. To pewnie była Diana 2 albo Diana 3 i wydaje mi się, że teraz właśnie sobie wpisałem specjalnie Diana 4 i widzę, że ona też jest taka ładna. Nie wszystkie szybowce, one powinny być takie piękne i aerodynamiczne, a nie wszystkie tak ładnie wyglądają, a Diana jest po prostu... To znaczy te współczesne szybowce, one bardzo podobne są. To są takie szczegóły, których nawet gołym okiem się nie zobaczy, prawda? To znaczy zakłady mają pewną swoją tradycję, czy swój charakterystyczny kształt, nawet na przykład jak chodzi o ogon, to niektórzy sobie wybierają bardziej skośny i bardziej pionowy, żeby to od razu było widać, że to jest szybowiec danej firmy. To nie ma większego znaczenia, ale tutaj liczy się najbardziej aerodynamika, czyli tak naprawdę kształt skrzydła, który różnić się może o parę milimetrów, czy przebieg krzywizny dosłownie odrobinę między podobnymi szybowcami. I tego nikt nie zobaczy. To jest tylko możliwe do symulowania w tunelu aerodynamicznym w komputerze, czy potem wychodzi, jak ten szybowiec lata. I to plus obciążenie powierzchni, czyli tak naprawdę ile on ma tego skrzydła, czy jeden będzie miał taką filozofię, że będzie miał większe, bardziej nośne skrzydło, więc może być troszeczkę mniejsza powierzchnia. Inny szybowiec będzie skonstruowany tak jak na przykład Ventus ma taką taktykę, że są troszeczkę szersze skrzydła, mają mniejszy współczynnik siły nośnej, czyli mniej nośne są te profile, więc trzeba troszeczkę szersze te skrzydła zrobić. No i to sobie inżynierowie optymalizują, obliczają i powstają takie konstrukcje. Ale trzeba powiedzieć, że Diana 2, tutaj musimy się tym pochwalić, jest pan profesor Krzysztof Kubryński, który do tej pory no, jest najlepszym aerodynamikiem na świecie. I ten szybowiec Diana najpierw... Krzysztof Kubryński. Kubryński. I ten szybowiec powstał już 33 lata temu, Diana 2. Diana, on się nazywał najpierw Diana po prostu. Ale w 2005 roku dostał skrzydło, które zostało wyliczone aerodynamiczne, zaprojektowane przez Krzysztofa Kubryńskiego i w tamtym czasie nie było możliwości w ogóle nawet sprawdzenia tej jego teorii w tunelu aerodynamicznym, bo w powietrzu, jak się przez to powietrze przelatuje, ono jest bardzo spokojne. Ono się nie rusza. W ogóle tam nie ma turbulencji w tym powietrzu. Nie? Jest laminarny przepływ i tak dalej. Jeżeli my tu chcemy zrobić taki tunel, to jest bardzo trudne, żeby w tym tunelu nie było żadnych zawirowań. Jak puścimy takie powietrze z dużą prędkością, powiedzmy 100 km na godzinę, to ono ma jakieś tam drobne... I nie ma takiego tunelu, żeby to można było przetestować. Owszem, są gdzieś na świecie, ale wtedy nie można było tego profilu, który on wymyślił, sprawdzić. I to był duży eksperyment i on od razu konstruktorowi mówił, że albo wyjdzie nam bardzo fajny szybowiec, albo to będzie do niczego, nie? I wyszło, udało się. Potem to zostało sprawdzone już w tunelach aerodynamicznych i ta aerodynamika się potwierdziła. I do tej pory ten szybowiec od 2005 roku w klasie 15-metrowej jest szybowcem, który ma najlepsze osiągi. My jak byliśmy teraz w Australii, przez dłuższy czas lataliśmy z całą grupą innych szybowców w jednym miejscu, to wystarczyło 10 minut i dwie Diany były na czubku. Nie? Były najwyżej. One się najlepiej wznosiły w tych kominach termicznych. Owszem, one nie mają takiej przewagi przy bardzo silnej pogodzie, a to się niestety w Australii zdarzało, a wręcz przy bardzo szybkich warunkach Diana niestety zaczyna być troszeczkę gorsza od JSA III, który był skonstruowany w Afryce i oni myśleli tylko o szybkich warunkach, o bardzo silnej pogodzie. Więc to, że się wznosi, troszeczkę zaniedbali, ale za to on jest dużo szybszy, nie? Że tam ma wprost, jak nie trzeba krążyć, to leci lepiej. No i ten szybowiec cały czas, jak chodzi o aerodynamikę, osiągi w takich normalnych, standardowych warunkach, jest najlepszym szybowcem na świecie. To jest naprawdę coś, co jest niesamowite. I wszyscy na nim latają? Czy każdy kraj musi mieć jakiś swój szybowiec? Nie, niestety to jest tak, że ten szybowiec... On powstał z pewnego grantu wtedy w 2005 roku, że pan inżynier Bogumił Bereś dostał jakieś pieniądze na zrobienie modyfikacji i tego było za mało w sumie. I on tak naprawdę został na takim etapie niedokończonego takiego prototypu, powiedzmy, nie? I nie było pieniędzy na to, żeby go zmodyfikować, a potem była presja na to, żeby go certyfikować. Nie wiem, czy to nie wynikało z tych przepisów, że natychmiast trzeba było go certyfikować i udowodnić, czy to jest latający pełnoprawny statek powietrzny. Więc od tego momentu nic nie można zmienić. No i to była taka troszeczkę choroba tego, że ten szybowiec eksploatacyjny jest trudny, nie? Zwłaszcza jak się lata z wodą. No i zostało na tym takich bardzo paru zawodników, którzy potrafią sobie z tym poradzić. Z tymi problemami, drobiazgami sobie potrafili jakoś dać radę i... Chociaż bez balastu wodnego ten szybowiec jest super przyjemny do latania. Jest najlepszym szybowcem, jak chodzi o takie latanie na termice. On się najlepiej będzie wznosił, jak jest lekki, bo jest też bardzo lekki przy okazji. I jest taka wersja tego szybowca z silnikiem, która jest sprzedawana jako ultralekki samolot. I to jest bardzo popularny szybowiec. On jest wtedy łatwy do latania. Natomiast z tym obciążeniem on wtedy był szybowcem, który osiągał największe obciążenie na metr kwadratowy. Tam było 58 kg. To wszystkie inne szybowce latały wtedy 50-52 kg na metr kwadratowy. Teraz się to już zmieniło, już dochodzą do 60. Ale wtedy to było w ogóle coś nowego. Także no i był to przełom. I do tej pory... Od 2005 roku już minęło 18 lat, powiedzmy, i nikomu się jeszcze nie dało do tego odtworzyć. Wiadomo o co chodzi, a nikt tego jeszcze nie powtórzył. Ciekawe to jest. Wiadomo, co będzie ulepszone w Dianie 4? Przede wszystkim to jest z innej klasy szybowiec. To jest szybowiec, z którym my wracamy do tradycji budowania szybowców, Polski przemysł lotniczy po prostu nie budował szybowców tak zwanej super orchidei, nie mieliśmy, czyli szybowca klasy otwartej, powiedzmy 18-metrowej, od lat 80., 73, 76 rok, kiedy powstał Jantar. To był ostatni moment, kiedy myśmy próbowali najlepszy szybowiec w klasie otwartej wyprodukować i te Jantary wtedy rzeczywiście były bardzo dobre. Natomiast będąc pod kontrolą Związku Radzieckiego, nam zabroniono wyjechać na zawody 2 razy pod rząd. Nie pojechaliśmy na Mistrzostwa Świata z tymi szybowcami. Oficjalnie protestowaliśmy przeciwko uczestnictwu zawodników z południowej Afryki. Bez sensu, nie? To kompletnie bez sensu. No, ale niestety to był może jakiś tylko pretekst. Chodziło raczej o to, żeby ta Polska nie miała sukcesu. Czyli to nie jest tak, że to jest nowsza wersja, tylko inny szybowiec. Co innego. Natomiast koncepcja aerodynamiczna jest troszeczkę odziedziczona. Nie? O co tutaj dokładnie chodziło? To nie powinien się nazywać Diana 4. Bo brzmi to jak kolejna wersja. No to się często zdarza, że na przykład JS III czy JS pierwszy, JS, Junker Sailplanes, to są zupełnie inne modele, nie? JS III jest w zasadzie szybowcem 15-metrowym, a JS pierwszy był szybowcem 21-18 metrów, także to się tak zdarza. JS 5 będzie szybowcem klasy otwartej, zupełnie co innego, tak jak ta Diana 4. Natomiast ja myślę, że tutaj mamy ogromną przewagę, mając tą tradycję, bo tak naprawdę w szybowcu chodzi o to, żeby on bardzo szybko leciał na wprost i żeby był w stanie jak najwolniej krążyć z jak najmniejszym opadaniem. Nie? Wtedy jest w stanie wykorzystać ten komin termiczny, który jest ciasny. Mhm. Można do niego nalać więcej balastu wodnego i wtedy on szybciej leci, ale jest w stanie krążyć ciaśniej. I to jest takie pogodzenie ognia i wody, co jest bardzo trudne. Skonstruowanie szybowca jest dużo trudniejsze niż zbudowanie samolotu. Samolot leci na jednej prędkości. I ma silnik, zawsze się można uratować. Na jednej prędkości samolot leci. Cały czas na prędkości optymalnej, więc on jest zoptymalizowany do tego, a to, że on tam musi wylądować, to się wywali mu pełno oporu takiego potężnego, że gdzieś tam w dół klapy, wszystko nieważne, podwozie potężne, to nieważne. W tym momencie to jest krótki odcinek, że on w takiej konfiguracji leci, więc on sobie tam ma tylko się utrzymać w powietrzu, jak najwolniej lecieć. A szybowiec nie dość, że ma wolno lecieć, to jeszcze ma jak najmniej opadać, bo nie ma silnika, nie? On się musi jeszcze skutecznie wznosić, więc to jest strasznie trudne do zrobienia. I tutaj polega to na tym, że jak są takie profile, jak my zwiększamy kąt natarcia, lecimy coraz wolniej, nie? Że jak szybowiec leci szybko, to wystarczy mu, że jest pod takim małym kątem ustawione skrzydło. Jak chcemy lecieć wolniej, to musimy troszeczkę go zadrzeć pod kątem, żeby ono jednak więcej tego powietrza popchnęło w dół, żeby wytrzymało tą siłę. Ale tak. Też ma klapę przecież, która się wypuszcza. Tak. Ale generalnie to wychodzi z tego taki wykres, że my zwiększamy kąt natarcia i nam wychodzi siła nośna, tutaj nam rośnie. Nie? Mhm. Taki współczynnik siły nośnej. I teraz większość szybowców miała coś takiego, że się ten współczynnik jakoś tam załamywał, robił się dołeczek znowu. Natomiast w Dianie po raz pierwszy się udało uzyskać taki liniowy przyrost tego współczynnika siły nośnej, że do samego momentu, aż ta siła nośna w ogóle już się nie da lecieć, na takiej prędkości się traci, ale to cały czas liniowo rośnie do góry. I to powodowało, że ten szybowiec jak krąży i napotka na podmuch dodatkowo w krążeniu, bo to powietrze się tam bąbelkami rusza cały czas, nie? Tutaj jest mocniej, tu jest słabiej. Także czyli to nie jest taki stabilny komin. Nie, to nie jest nic takiego stabilnego. Lecimy tutaj, tu nas podmuchnie, tu nas znowu opadamy, się rozpędzamy, tu nas podmuchnie. I w tym momencie ten szybowiec, któremu to rośnie cały czas, jak on dostanie ten podmuch, mu się zwiększy ten kąt natarcia, to on leci do góry, bo jemu rośnie ta siła nośna, nie? Czyli go podnosi. Natomiast w tych innych szybowcach to chodzi o to, że tutaj na tej tylnej części skrzydła powstają zawirowania już na dużych kątach natarcia i to skrzydło traci siłę nośną. I tutaj się jakoś to udało tak skompensować, że ten przyrost na przedniej części jest większy niż utrata tutaj. To jest naprawdę mikroskopijne po prostu różnice w krzywiznach to potrafią zrobić. I rzeczywiście musimy mieć geniusza tego profesora. Odpowiednie narzędzia też komputerowe. Trzeba było wiedzieć, co się robi. No, tutaj teraz najwięcej ta technika poszła, jak chodzi o wiatraki. Mówisz o tych elektrycznych. Mhm. No, o tych turbinach wiatrowych. Także tutaj się to wykorzystuje i dopiero to, że te wiatraki się buduje i projektuje, to dopiero popchnęło tę teorię aerodynamiczną do przodu. Bo to są mniej więcej porównywalne prędkości z tym, co robi się na szybowcach. Dobra, ja na dzisiaj zapytałem cię o wszystko, co chciałem. Powiedz mi jeszcze, jakie masz plany na przyszłość? Co w przyszłości? Ja mam marzenia na przyszłość. Powiedzmy sobie szczerze, że latanie na zawodach dla mnie już nie jest takie atrakcyjne. Nie? Że ja będę miał dodatkowo jeden medal, czy może go zdobędę, może go nie zdobędę, może już nie mam szans na to, żeby zdobyć. To już niewiele zmieni. W tym roku mamy zawody Mistrzostwa Świata w Teksasie, ale ja nie wiem, czy ja na nie pojadę. W zeszłym roku, tak dla przykładu, Aeroklub Polski, planując wyjazd do Australii, na początku miał 1500 zł na 6 zawodników. No więc my jesteśmy w takiej sytuacji, że naprawdę to są ogromny wysiłek tych zawodników i to zrobić tam jeszcze na swój koszt i w ogóle nic z tego nie dostaniemy, tracimy czas, wszyscy cierpią, rodzina, zawodowa praca i tak dalej. A co to mi daje jeszcze? Nie? Także no, pewnie pojadę na te zawody w Teksasie, ale może nie. Nie wiem, nie jestem pewien. Zobaczę, czy będzie możliwość. Jakbym miał Dianę do dyspozycji, to na pewno bym z tą Dianą pojechał, ale możliwe, że ona nie będzie gotowa i to po prostu się rozmyje. Będę się przygotowywał do zawodów, które są Grand Prix w przyszłym roku. Spróbuję się zająć bardziej organizacją zawodów. Tutaj u nas w Polsce jest takie lotnisko w Nowym Targu, które od lat nie organizowało zawodów, a myślę, że należy im się i wreszcie trzeba zacząć w tej Polsce w górach latać. Latamy na Słowacji, w Czechach, a w Polsce w górach no, były Puchar Beskidów, ale te zawody tak naprawdę na żarze umarły ostatnio. No więc fajnie by było, żeby to zacząć kontynuować. No i takim drugim moim marzeniem jest kontynuowanie tych wypraw. Ja byłem w Himalajach, byłem w Kaukazie, byłem w Andach, byłem w południowej Ameryce, w Patagonii na szybowcu. I chciałbym to, czego się nie udało zrobić naszym Himalajstom, w zimie wlecieć na K2. To by było naprawdę coś, coś czego nikt nigdy jeszcze nie spróbował. Mamy bardzo dobre wskazówki, bo tam jednak zaczęli latać paralotniarze. Ja o tym, że chciałbym się tam w tym rejonie Baltoro znaleźć na szybowcu, mówię już bez ukrywania tego od długiego czasu, tylko próbujemy różnymi drogami dostać jakieś pozwolenie, żeby tam polecieć i to się cały czas nie udaje, czy przez agencje turystyczne, czy przez wojsko, czy przez paralotniowy związek pakistański, oni nam próbują co załatwić tu, tak, siak, no po prostu jakoś to tam nie działa, nie da się po prostu. Ale wyobraźmy sobie, jakby to było, jakbyśmy w latach 80., w czasach powiedzmy stanu wojennego, a to tak mniej więcej w Pakistanie jest, próbowali, żeby tu jakiś amerykański pilot sobie polatał nad Tatrami. Nie? To już by było trudne do załatwienia. No to mniej więcej to taka skala. Jak ktoś przyjeżdża z plecakiem, z paralotnią, przyleci samolotem turystycznym, to nawet za bardzo nikt go nie jest w stanie zatrzymać. On sobie gdzieś tam pójdzie i poleci. Nie? No także oni w sumie to zaczęli akceptować i to latanie na paralotniach się tam odbywa. Natomiast paralotnie mają jednak troszeczkę mniejsze możliwości wlatywania na dużą wysokość, bo jeżeli nie ma termiki, która by sięgała ponad 8000 metrów, to oni są w bardzo trudnej sytuacji, żeby się nad takimi górami znaleźć. Tam są takie warunki, bo to jest bardzo suchy rejon, to jest praktycznie pustynia, odgrodzona od wilgoci napływającej pierwszymi barierami górskimi, więc ten rejon Skardu, rejon K2, to jest na pograniczu Pakistanu i Tybetu, więc już bardzo w głębi kontynentu jest tam bardzo sucho. I zdarzają się takie warunki z termiką na 8000 metrów. Natomiast to się do tej pory nie udało i myślę, że kiedyś to się uda zrobić. Ale oni są skazani w zasadzie na termikę, może lekki wiatr. Natomiast my jesteśmy w stanie na szybowcu latać przy wietrze bardzo silnym, przy dużej turbulencji. Jak latałem w Himalajach, latałem przy wietrze, który wiał 200 km na godzinę i dało się to zrobić. Nie? Także wlecieliśmy tam na 9600 metrów. Nad Kaukazem, nad Elbrusem byłem na 10 tysiącach metrów. I to nie dlatego, że dalej się nie dało lecieć, tylko po prostu wyżej już nie było sensu. Nie próbowaliśmy. Bo jak sobie radziliście z temperaturą? No, zimno było. W szybowcu jest tak samo zimno jak na zewnątrz. To przy takich temperaturach, że do minus 30, a może być nawet do stratosfery minus 56. Standardowa temperatura to jest minus 56, jak się do 12 tysięcy metrów zbierzamy. Więc jak ten szybowiec nam się w tej temperaturze pokurczy, to się robią takie szpary, że na zewnątrz jest tak samo, jak i w środku. To jak byliście ubrani w takim razie? Przecież to ręce zamarzną na tym drążku. No nie wiem, co się zdało, ale przeżyliśmy. No, adrenalina nas chyba przed tym zamarznięciem uchroniła. Długo byliście na takiej wysokości? To znaczy, powiem szczerze, że ten lot, który się nam udało zrobić w Himalajach nad Annapurną, gdzie wlecieliśmy na 9600 metrów, myśmy się tego kompletnie nie spodziewali, że się tam znajdziemy. To było tak, że utknęliśmy przez pozwolenia. Myśmy mieli przez Avia Club Nepal, taki klub, który no z nazwy jest klubem, a tak naprawdę to jest przedsiębiorstwo, które parolotniami i motolotniami wozi pasażerów po prostu, żeby sobie widoki pooglądali w Himalajach. No ten Avia Club Nepal nas przyłączył do swojej działalności jako szybowiec i pozwolili teoretycznie nam tam latać tej pokażę. Natomiast no, w międzyczasie były wybory, kiedy nasz statek z kontenerem płynął. Kontener płynął do Kalkuty w Indiach i potem z Indii miał się tam do tego Nepalu dostać. To były wybory i te wszystkie pozwolenia przestały mieć jakiekolwiek znaczenie. No byli nowi ludzie, trzeba było zapłacić. No chcieli, żeby im zapłacić. No wyobraźcie sobie, że w Himalajach na takie wejście na Mount Everest trzeba zapłacić za wyprawę jakieś $50,000. No więc myśmy nie mieli takich pieniędzy w ogóle, nie? I dla tych ludzi to było w ogóle dziwne, że my tam chcemy latać za darmo po Himalajach, a no my mówimy, że dla nas to jest normalne, że my tutaj nam nikt żadnych zgód nie daje, żebyśmy sobie w Beskidy czy w Tatry polecieli, nie? Więc no było to trudne, żeby to dostać. Na szczęście w tym samym czasie byli Niemcy na miejscu i oni zapłacili. A nas nie rozróżniali, czy my jesteśmy z Europy, przyjechały dwa szybowce i nikt tam nie wiedział, kto jest kto, nie? Więc oni sobie nie zdawali sprawy, że my jesteśmy złomną ekipą. No. To idealnie. Troszeczkę się przykleiliśmy do tego. Najważniejsze, że się udało. I najważniejsze, że nie zamarzliście. Także w tym ostatnim dniu, no, oni nam zepsuli 4 tygodnie z tej wyprawy przez to chodzenie po ministerstwach w Nepalu, w Katmandu. No w końcu się udało to przepchnąć. Ten szybowiec dostał pozwolenie, żeby został zaimportowany. No, po części jest dlatego, że nikt wcześniej nie widział, żeby statek powietrzny przyjechał drogą. Nie? Nic się nie zdarzyło w Nepalu, żeby coś co lata przyjechało przez granicę z Indii drogą. I to w ogóle dla nich to było niezrozumiałe jak, po co i dlaczego i to wszystko trzeba było jakoś tłumaczyć na każdym etapie i trwało. Natomiast przez te całe 4 tygodnie była dobra pogoda do latania. I w momencie, kiedy ten szybowiec dotarł, a myśmy mieli tylko 3 dni do końca wyprawy, zaczął padać deszcz i w zasadzie prognoza mówiła o tym, że do końca będzie padało i do naszego wyjazdu. No więc w tym ostatnim dniu myśmy mieli tylko nadzieję, że się wzniesiemy nad chmury i może zrobimy sobie zdjęcie chociaż tego szybowca tak dla sponsorów, żeby pokazać, żebyśmy tam jednak te Himalaje zobaczyli z tego szybowca. Wydostaliśmy się nad chmury, to było pełne pokrycie, właściwie ta dziurka za nami się natychmiast zakleiła, przez którą wylecieliśmy nad chmury i okazało się, że to było dobre zrządzenie losu, bo przy tak wysokich górach ten wiatr, na który myśmy liczyli, który będzie powodował zjawisko fali, jeżeli wiał w poprzek, to ta fala sięgała może 1000 metrów pod wierzchołki. 8000 metrów, czyli my byśmy się, żeby się dostać do tej fali, musielibyśmy się znaleźć na 7000 metrów. Ja wtedy o tym nie wiedziałem, że to tak trzeba być. Natomiast w momencie, kiedy przeszedł front chłodny i zaczęło wiać wzdłuż Himalajów, to ten wiatr był bardzo silny na małej wysokości i robił fale na małych góreczkach, które były tak naprawdę przed Himalajami, miały na przykład 2000 metrów, taki Sarang Kot, który jest zaraz obok Pokhary. I na tej górce była fala i już na tych wszystkich żeberkach, które na południe odchodziły i one były wystarczające, żeby się wznieść na większą wysokość, żeby polecieć w Himalaje. I to tak naprawdę był bardzo dobry zbieg okoliczności, że nam się udało. No, ale na początku faktycznie było tak, że wydostaliśmy się nad te chmury. Na 4000 metrów już ta fala tam zaczęła wznosić, ale byliśmy w takiej sytuacji, że jest morze chmur pod nami. W tych chmurach są te małe góry, których nie widać, gdzie one są. Jakbyśmy w to z powrotem wpadli, to po prostu możemy się z nimi zderzyć, z tymi skałami. No ale powolutku, nabierając wysokości, mając nadzieję, że jakby co, to sobie spłyniemy w stronę Indii, tam już spłyniemy z tych chmur i tam już jest bardziej płasko i będzie ok. Dotarliśmy do zbocza Annapurny, to taka góra jest Fishtail i do takiego ramienia Fishtail wreszcie zaczęliśmy się wznosić błyskawicznie. To się nam zmieniła sytuacja w ciągu paru sekund, 5 metrów na sekundę już byliśmy powiedzmy 100-200 metrów wyżej, już zupełnie inna sytuacja, już wiedzieliśmy, że wlecimy w Himalaje i takie uśmiechy na twarzy. Takie uśmiechy, że się nawet temperaturą nie przejmowaliście. Nie, byliśmy w jeansach i w adidasach. Czyli nie mieliście nawet żadnego przygotowania. Nic nie mieliśmy. Ja nie wiem, jak mieliśmy takie puchowe kurteczki. No wiesz, przy szybowcu jak słońce świeci, normalnie jest ciepło. I do pewnego momentu rzeczywiście było ciepło, ale potem jak musieliśmy latać coraz szybciej na tej dużej wysokości, to było strasznie zimno. No, ta kabina nam zupełnie zamarzła, no, chroniliśmy się w ten sposób, że próbowaliśmy przymknąć wentylację, ale no, to było trudne, nie? Praktycznie bez widzialności wszystko takie pozamarzane, wiesz, szron na okna, na szybie, szum ogromny, bo ten szybowiec się rozszczelnił, ja żeby rozmawiać z kontrolerem, który co chwilę coś ode mnie chciał, musiałem w słuchawkach ubrać słuchawki na uszy, przez głośnik nie rozumiałem, co on mówi do mnie i... No było to takie wariackie troszeczkę. No tak, potem wróciliśmy, bo jak już tak się nam to wszystko popsuło przez te urzędnicze problemy, wróciliśmy za miesiąc, 15 lutego wróciliśmy i przez miesiąc lataliśmy już normalnie w tych Himalajach, mając już takie pozwolenie regularne, szybowiec na miejscu, więc już to wiedzieliśmy, jak to zrobić, nie? Troszeczkę się lepiej przygotowaliśmy do tego, ale w tym czasie się pogoda zepsuła. Niestety wiosna to nie była ta pogoda, o którą nam chodziło, bo nie było silnego wiatru, który nam pozwalał latać wysoko. No także tutaj ten wiatr jest kluczowy, nie? Także w tym Karakorum, jakbyśmy tam latali, to myślę, że najlepsza pogoda byłaby, jakby był silny wiatr. To jedno drugiego nie wyklucza. Tego wam życzę. Powiedz jeszcze proszę ludziom, gdzie mogą cię znaleźć w internecie, gdyby ktoś się chciał odezwać. Na Facebooku najlepiej, no teraz tak wszystko ściąga na tego Facebooka. Natomiast ja latam, jak ktoś chce, to mnie znajdzie. Dobra. Super. Na Aeroklubie Bielsko-Białskim czy w Nowym Targu jestem bardzo często. Teraz czekamy na to tylko, żeby nam obeschły lotniska i będziemy na pewno już zaczynali latanie, treningi. Ja lubię latać z uczniami, lubię latać dwuosobowym szybowcem, bo w zasadzie dla mnie takie latanie 20 minut nad lotniskiem to jest już ogromna nuda. Ja muszę sobie zawsze wyznaczyć jakieś cele i właśnie jeżeli latamy na fali, to jest takie zjawisko przy silnych wiatrach, to są to cały czas jeszcze takie nierozpoznane trasy, nierozpoznane rejony tutaj w tych naszych górach, które na pewno są bardzo ciekawe do pokonania. A jeżeli nie ma takich specjalnych warunków, no to wtedy sobie latam z jakimiś pasażerami czy z uczniami. Dobra. A taki pierwsza okazja, kiedy na pewno będę, to 22 lutego będzie w Nowym Targu piknik balonowy małopolski. Przy okazji zawody balonowe, ja tam będę przy okazji tego pikniku latał na szybowcu. Dobra, zapraszamy w takim razie wszystkich, gdyby ktoś się chciał odezwać albo wpaść na piknik. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Siemanko, od teraz specjalnie dla Was będę nieprzygotowany nie 2, a 3 razy w tygodniu. Nowe podcasty we wtorki, czwartki, niedzielę o 19:00. Pozdro!